Johann Wolfgang von Goethe Cierpienia młodego Wertera Część druga 20 października 1771 roku Wczoraj przybyliśmy tutaj Konsul czuje się niezdrowym przeto zatrzymamy się przez kilka dni Wszystko byłoby dobrze gdyby tylko nie był tak nieznośny O czuję dobrze że los mi gotuje straszne przejścia to nic, trzymajmy się ostro. Swobodny umysł zniesie wiele. Swobodny umysł śmiech mnie bierze, gdy widzę, że słowo to napisać mogłem. Nieco więcej zaufania do siebie, zdałoby mi się i uczyniłoby mnie najszczęśliwszym pod słońcem. Tam, gdzie inni, mając odrobinę zaledwo siły i zdolności, puszą się niby pawie i zażywają błogiego samozachwytu, tam ja powątpiewam w mój talent i umiejętność. Boże, którym nie wyposażyłeś tak obficie, czemuż nie zatrzymałeś połowy swych dobrodziejstw, wsyłając mi w ich miejsce bodaj trochę pewności siebie i skłonności poprzestawania na byle czym. Trzeba być cierpliwym, a wszystko się zmieni na lepsze. Masz słuszność, przyznaję ci, mój drogi. Czuję się nierównie lepiej, odkąd żyję pośród tłumu i patrzę na to co ludzie robią i jak sobie radzą leży już w naturze ludzkiej że porównywamy wszystko ze sobą a siebie z wszystkim przeto poczucie szczęścia i niedoli zawisło od tych rzeczy z którymi się zestawiamy a samotność jest wobec tego największym niebezpieczeństwem Nasza wyobraźnia posiada skłonność do wzlatywania wysoko, a czerpiąc pokarm z fantastycznych miraży poezji, stwarza mnóstwo istot fikcyjnych, w porównaniu z którymi jesteśmy nieskończenie mali. Wszystko poza nami wydaje nam się wznioślejsze, a każdy doskonalszym od nas. I to dzieje się zupełnie naturalnie. Odczuwamy bardzo często swe braki, a to, czego nam brak, posiada często, jak nam się wydaje, ktoś drugi. Przyznając mu tę wyższość, wyposażamy go także i naszymi własnymi zaletami, odczuwając w tym nawet pewne idealne zadowolenie. W ten sposób powstaje ów szczytny ideał, będący naszym własnym wytworem. Pracując natomiast mozolnie i używając jeno własnych, niewielkich sił, spostrzegamy częstokroć, że przy całej powolności i ucieraniu się z przeszkodami doprowadzamy do czegoś więcej niż inni, płynący pełnymi żaglami i dzierżący silnie ster, a wówczas, widząc, że dorównaliśmy innym lub żeśmy ich nawet wyprzedzili, osiągamy poczucie własnej wartości. 26 listopada. Zaczyna mi tu być jako tako. Najlepszym jest to, że pracy nie brak, a przy tym duszę moją bawi ta mnogość ludzi i rozmaitość nieznanych dotąd postaci, dająca nad wyraz ożywione widowisko. Poznałem hrabiego C i z każdym dniem czuję dlań większy szacunek. Posiada umysł ogarniający szerokie kręgi, i głęboki, a przez to właśnie wolny od oschłości, że uwzględnia wszystko. W zachowaniu jego przebija zdolność odczuwania przyjaźni i miłości. Powziął dla mnie życzliwość podczas załatwiania pewnej sprawy urzędowej, gdy zauważył od pierwszych zaraz słów, że się rozumiemy i że może mówić do mnie jak nie do każdego. Nie mogę się nacieszyć jego życzliwym postępowaniem ze mną. Nie ma chyba większej, istotniejszej radości, jak gdy otwiera się przed nami prawdziwie wielka dusza. 24 grudnia mam mnóstwo przykrości do zniesienia od mego konsula jak to zresztą przewidywałem jest to pedantyczny cymbał jakich mało na świecie powolny i drobiazgowy jak stara kumoszka nigdy nie jest zadowolony z siebie przeto niczym go zadowolić nie sposób pracuje chętnie i łatwo i nie cierpie poprawek. On zaś ma pasję zwracać mi dany elaborat i powiada zawsze Dobrze pan napisał, ale przejrzyj pan to jeszcze raz Zawsze można znaleźć odpowiedniejsze wyrażenie, czy jaśniejszy zwrot Diabli mnie biorą nieraz Nie ścierpi, by brakło jednego choćby i jednego spójnika A wrogiem śmiertelnym jest wszelkich dowolności w szyku zdania Jakimi się często nasuwają pod pióro Nie rozumie po prostu obrazu Nieodrzem polonego wedle szacownych prastarych zasad melodii, obowiązujących Katarynkę. Okropna to rzecz mieć z takim człowiekiem do czynienia. Nagrodą jedyną jest mi zaufanie hrabiego C. Niedawno wyznał mi otwarcie, że jest bardzo niezadowolony z guzdralstwa i drobiazgowości mego konsula. Ludzie, powiedział, mają upodobanie w utrudnianiu sobie samym i innym wszystkiego. Ale trzeba się z tym pogodzić, podobnie jak musi pogodzić się z istnieniem góry wędrowiec. Gdyby jej nie było, oczywiście droga byłaby wówczas krótsza i łatwiejsza, ale ponieważ góra istnieje, przeto trzeba się na nią wspinać. Mój szef domyśla się naturalnie, że hrabia woli mnie od niego, to go złości, a skutkiem tego korzysta z każdej sposobności, by obmawiać hrabiego przede mną. Ja naturalnie staję po jego stronie, a to sprawę jeszcze bardziej pogarsza. Wczoraj wyprowadził mnie z równowagi, gdyż przy okazji i mnie też przypiął łatkę. Hrabia, powiedział, interesuje się całym światem i do tego jest jedyny. Praca mu idzie jak z płatka i ma łatwość pióra, ale brak mu gruntownej wiedzy, co jest zresztą wadą wszystkich dyletantów literatury i sztuki. Zrobił przy tym minę, jakby pytał, czyś się dorozumiał, że to do ciebie pite, ale nie odniosło to żadnego skutku, gdyż pogardzam ludźmi, mogącymi tak myśleć i w ten sposób postępować. Stawiłem mu czoło i dyskutowałem z pewnym uniesieniem. Powiedziałem, że człowiek taki jak hrabia budzić musi szacunek, tak ze względu na swój charakter, jak też i wiedzę. Nie znam, powiedziałem, nikogo, komu by się powiodło rozszerzyć zakres swych wiadomości na tak rozliczne przedmioty, nie zatracając jednocześnie zainteresowania dla pospolitych spraw bieżącego życia. Było to dla jego ciasnego rozumu bajką o żelaznym wilku, przeto oddaliłem się, nie chcąc dalszą gadaniną jego burzyć sobie żółci. Wyście winni temu wszyscy. Namówiliście mnie bowiem do podjęcia owego jarzma, rozwodząc się szeroko o potrzebie rozpoczęcia czynnego życia. Czynne życie? Zaprawdę, jeśli człowiek sadzący ziemniaki i wożący na sprzedaż do miasta zboże nie wiedzie czynniejszego życia ode mnie, to zgodzę się jeszcze przez dziesięć lat wykonywać te prace galernika, przykuty łańcuchem, na którym mnie wzięła owa bajka o czynnym życiu. Poza tym, cóż za błyszcząca nędza, jakaż nuda panuje pośród owych miernot zebranych tu pospołu, a jakaż wre pomiędzy nimi walka o pierwszeństwo, jakże czyhają za wzięcie, by bodaj krokiem uprzedzić drugiego, jakież nędzne, jak poziome, zgoła nieosłonione niczym namiętnostki wypełniają ich dusze. Jako przykład podaje pewną kobietę. Rozpowiada ona każdemu szeroko o swym szlachectwie i swych posiadłościach, tak że ktoś obcy musiałby ją wziąć za głupią gęś, zarozumiałą do niemożliwości ze swego pochodzenia oraz sławy swego kraju i swych przodków. Tymczasem jest o wiele gorzej, gdyż owa osoba pochodzi z tych stron i jest córką biednego gryzi piórka. Nie mogę pojąć, by ludzie mieli tak mało zastanowienia i świadomości, że poniżają się sami i hańbią. Przekonywam się mój drogi z dniem każdym dowodniej, że nie należy sądzić innych podług siebie, ale ponieważ mam tak dużo do czynienia z sobą samym i własnym nieokiełznanym sercem, że to najchętniej pozwalam każdemu kroczyć własną ścieżką. Byle mi inni nie przeszkadzali czynić, co mi się podoba. Najbardziej drażnią mnie fatalne zapatrywania na mieszczaństwo i różnice stanowe. Zdaję sobie równie dobrze, jak każdy inny, sprawę z tego, że różnice dzielące poszczególne stany są potrzebne, oraz ile mnie samemu przysparzają korzyści, ale niechże nie stają mi na drodze, tam właśnie, gdzie mogę zażyć jeszcze bodaj trochę radości, bodaj odrobiny szczęścia na świecie. Poznałem się niedawno na przechadzce z niejaką panną B. Jest to miła osoba, która zdołała zachować dużo prostoty wśród całego tego sztywnego otoczenia. Rozmawialiśmy bardzo przyjemnie, a przy pożegnaniu poprosiłem, by mi pozwoliła się odwiedzić. Zgodziła się na to ochotnie, że ledwo mogłem się doczekać sposobnej chwili, by pójść do niej. Nie pochodzi z tych okolic, a mieszka razem z ciotką. Ta ciocia nie spodobała mi się od razu. Zachowałem się jednak wobec niej bardzo uprzejmie, mówiąc, zwracałem się przeważnie do niej i w ciągu pół godziny dowiedziałem się pewnych szczegółów, a mianowicie, że jak mi to później potwierdziła siostrzenica, czcigodna dama cierpi na starość niedostatek. Niczego nie posiada, ani majątku, ani inteligencji. Całą jej ostoją jest długi szereg przodków, oraz stan, wśród którego murów zabarykadowała się, poprzestając na tej rozkoszy, by z wyżyn swoich spoglądać z pogardą na marny tłum mieszczuchów. Podobno była piękna w młodości. Przebaraszkowała życie, zrazu dręczyła różnych biednych młodzieńców, zaś w wieku dojrzalszym ugięła się pod jarzmo małżeńskie. Pewnego starszego oficera, z którym za tę cenę i znośne utrzymanie przeżyła czasy jesieni życia, a potem go pogrzebała i na starość została samotna. Nie mianoby dla niej teraz żadnych względów, gdyby nie siostrzenica posiadająca sympatię wszystkich. 8 stycznia 1772 roku. Straszni to zaiste ludzie wkładający całą duszę w ceremoniał i wysilający się całymi latami na to, by posunąć się o jedno bodaj miejsce wyżej przy stole. Nie brak im wcale innego zajęcia, przeciwnie, mnóstwo rzeczy zalega właśnie dlatego, że drobnostkowe utarczki nie pozwalają im jąć się spraw ważnych. W zeszłym tygodniu przez głupi zatarg w sprawie jazdy sankami cała przyjemność poszła na marne. Naiwni to ludzie, nie zdają sobie bowiem sprawy z tego, że w istocie rzeczy pierwsze miejsce nie ma żadnego znaczenia, gdyż ten, kto je zajmuje, rzadko odgrywa główną rolę. Iluż królów podlega władzy ministrów, a jak często minister pełni wolę swego sekretarza. Któż jest w takim razie pierwszym? Ten, wydaje mi się, kto przeniknie innych i przemocą czy chytrością umie użyć ich namiętności i sił, do spełnienia swych zamierzeń. 20 stycznia piszę do pani droga Loto w małej karczemce wiejskiej, dokąd zapędziła mnie burza. Odkąd przebywam w tej smętnej norze D pośród ludzi tak całkiem obcych memu sercu. Nie miałem chwili, by mi dusza się nie rwała do skreślenia do pani paru słów. I tutaj byłaś, pani, pierwszą myślą moją, w tej chałupce, samotnej i ciasnej, gdzie siedzę i patrzę na śnieg smagający szyby małego okienka. Gdy mieno wszedł, przypomniałem sobie twą postać i duszę, twą loto, z taką gorącą czcią. Boże mocny, to pierwsza szczęsna chwila. O czemuż mnie nie widzisz droga moja ogarnionego tym wirem umysł mój marnieje nie miałem ni na moment pełni odczuwania ani jednej szczęsnej godziny nic nic mam wrażenie jakbym stał przed czarodziejską szkatułą widzę małych ludzi koniki i tym podobne wszystko to rusza się, a ja pytam czy to nie jest jakieś optyczne złudzenie. Sam odgrywam jakąś rolę, a raczej ruszają mną jak marionetką. Dotykam czasem drewnianej ręki sąsiada i czuję dreszcz grozy. Wieczorem postanawiam zobaczyć wschód słońca i nie ruszam się z łóżka. W ciągu dnia obiecuję sobie ucieszyć oczy światłem księżyca i nie wychylam się z pokoju. Nie wiem doprawdy całkiem po co się budzę i po co idę spać. Zaczyn utrzymujący życie moje w napięciu przepadł gdzieś. Podnieta, która mi po nocach sen spędzała z powiek, a świtem budziła na nowo, przestała istnieć. Jedyną naprawdę niewieścią istotą, jaką tu poznałem, jest Panna B. Podobna jest do Pani, o ile do Pani w ogóle może być ktoś podobny? Powie Pani może, że sile się na płytkie komplementy. Jest w tym nieco prawdy. Od niejakiego czasu stałem się bardzo ugrzeczniony, bo inaczej być nie może. Dowcipkuję, a kobiety twierdzą, że nikt nie potrafi lepiej chwalić ode mnie i kłamać dodają, bo bez tego ani róż, rozumie pani. Wracam do panny B. Dusza wyziera z jej oczu, a stanowisko społeczne ciąży jej, nie zadowalając pragnień serca. Pragnie uciekać z tego rojowiska ludzkiego. Snujemy tedy godzinami całymi marzenia, zażywając szczęścia, śniąc o życiu na wsi, ach i o pani. Nieustannie zachwycać się panią musi. Nie musi raczej, czyni to ochotnie. Słucha o pani z ochotą. Kocha panią. O czemuż nie mogę usiąść u stóp twoich? W uroczym, niezapomnianym pokoiku i patrzeć na igraszki naszych drogich malców. Czemuż kiedy stają się zbyt dla ciebie, Pani, hałaśliwe, nie mogę ich uciszyć opowieścią straszliwej bajki jakiejś? Słońce zachodzi, przelśniewając cudną biel okrytego śniegiem widnokręgu. Burza minęła, a ja muszę nadal pozostać w mej klatce. Żegnam Panią. Czy Albert przy Pani? A czy. Boże, przebacz mi to pytanie. 8 lutego. Od tygodnia pogoda jest okropna, ale mnie z tym bardzo dobrze. Odkąd tu jestem, nie miałem jednego dnia pogody, którego by mi ktoś nie zepsuł i nie zatruł. Gdy deszcz pada, wicher tmiem, mróz ściska, albo odwilż nadchodzi, natenczas myślę sobie, i w domu nie może być chyba gorzej jak na dworze, czy przeciwnie, i wtedy czuję się zadowolony. Kiedy zaś rankiem spostrzegam, że słońce świeci i zapowiada się dzień piękny, nie mogę się powstrzymać, by nie zawołać: oto ludziom nastręcza się znowu sposobność pozbawienia się wzajem tego daru nieba. Odbierają jedni drugim naprzemian wszystko: zdrowie, sławę, radość, spoczynek, a przeważnie przez głupotę, brak zrozumienia i ciasnotę umysłu, co zresztą czynią, jak twierdzą, w najlepszej myśli. Czasem zbieram mnie ochota rzucić się na kolana i błagać ich, by nie grzebali z taką zaciekłością we własnych wnętrznościach. 17 lutego. Zdaje się, że z konsulem dłużej nie wytrzymam, ani on ze mną. To człowiek wprost nie do zniesienia. Załatwia sprawy i wykonywa swoje obowiązki w sposób tak śmieszny, że nie mogę się powstrzymać od czynienia mu na przekór i postępuje wedle własnego zapatrywania, co mu oczywiście jest bardzo nie na rękę wniósł na mnie zażalenie do dworu, a minister udzielił mi lekkiej, co prawda przygany, ale dotknęła mnie ona tak, że miałem już wnieść prośbę o dymisję, kiedy otrzymałem od niego list prywatny. Treść listu była tego rodzaju, że ukląkłem z podziwu dla szlachetności i mądrości tego człowieka. W podziwienia godny sposób karci on mą nadmierną wrażliwość. Uznajemy przesadne zresztą zapatrywania na potrzebę czynu, oddziaływania na innych i przejęcie się sprawą jako zapał młodzieńczy. Nie chcę zniszczyć owych zalet, ale jeno załagodzić. I tam je pragnie skierować, gdzie mogą mieć odpowiednie pole działania i wywrzeć swój skutek. Uczułem się wzmocniony na duchu na cały tydzień i pogodzony ze sobą. Cudna to rzecz, spokój duszy i zadowolenie z siebie. O gdybyż jeno, drogi przyjacielu, klejnot ten nie był równie kruchy, jak cenny jest i piękny. 20 lutego. Niechże was, drodzy moi, Bóg błogosławi i darzy wszystkim dobrem, którego mnie odmówił. Dziękuję ci, Albercie, żeś mnie zwiódł. Czekałem zawiadomienia o dniu waszych zaślubin, postanowiłem w ten sposób zdjąć uroczyście ze ściany sylwetkę loty i pogrzebać ją pod stosem innych papierów. Już jesteście pobrani, a wizerunek jeszcze wisi. Niechże zostanie. Wiem, że i ja biorę w tym udział. Bez szkody dla ciebie zajmuję drugie miejsce w sercu Loty. Chcę i muszę tam pozostać. Oszalałbym chyba, gdybym nie zapomniała. Ta myśl, Albercie, to piekło prawdziwe. Bądź zdrów, Albercie. Żegnam Cię, Aniele Niebiański. Żegnam Cię, Loto. 15 marca Doznałem przykrości, która mnie stąd wypędzi. Zgrzytam zębami. Do licha, nie da się to już naprawić, a winę ponosicie wy wszyscy, zachęcając mnie, dręcząc i nagląc, bym objął stanowisko, które mi zupełnie nie odpowiadało. Mam tedy ja i macie wy nagrodę zasłużoną. Abyś zaś nie mówił, że zepsuły całą rzecz moje narwane poglądy, Opisuję ci wszystko tak szczegółowo i jasno, jakby to uczynił zawodowy kronikarz. Hrabia C lubi mnie i wyróżnia, wiesz to dobrze, bom ci donosił o tym sto razy. Znalazłem się u niego wczoraj na obiedzie, a był to właśnie dzień, w którym schodzą się doń wieczorem wszyscy utytułowani panowie i dystyngowane damy. Nie myślałem o nich wcale i nie przyszło mi na myśl, że dla podwładnego urzędnika nie ma miejsca w ich towarzystwie. Krótko mówiąc, byłem na obiedzie, a po jedzeniu udaliśmy się do salonu recepcyjnego. Chodziłem tam i z powrotem, rozmawiałem z hrabią, potem z pułkownikiem B, który się zjawił. Niepostrzeżenie nadeszła godzina przyjęcia. Dalibóg, nie zauważyłem tego. Nagle weszła najdostojniejsza pani S z arcywielmożnym małżonkiem i należycie wylęgniętą, gąską córunią swą o zapadłych piersiach i uroczym odwłoku. Przeszły mimo, podniosły dumnie do góry swe wysoko urodzone oczy i dziurki w nosie. Mając serdeczny wstręt do tej bandy, chciałem się pożegnać i czekałem tylko, by hrabia uwolnił się na moment od tych plotkarzy obmierzłych, gdy zjawiła się moja panna B ponieważ na jej widok trochę ciepło mi się robi w sercu, pozostałem i stanąłem za jej krzesłem. Po chwili dopiero zauważyłem, że rozmawia ze mną z mniejszą, jak zazwyczaj szczerością, a nawet z pewnym zakłopotaniem. Uderzyło mnie to. Pomyślałem, że niczym się nie różni od reszty zebranych. Uczułem się dotkniętym i chciałem odejść. A jednak zostałem, gdyż zapragnąłem nabrać o niej innego wyobrażenia, nie dowierzałem własnemu sądowi, chciałem posłyszeć bodaj jedno ciepłe słówko, chciałem po prostu myśleć zresztą, co sobie chcesz. Tymczasem salon się zapełnił. Przebył baron F w garderobie z czasów koronacji Franciszka I, radca dworu R, zwany tu po prostu panem R, wraz ze swą przygłuchą żoną, dalej zmiętoszony zawsze i którego strój starofrankoński dopełniany był nowożytną tandetą, słowem znalazło się całe stado. Rozmawiałem z kilku znajomymi, ale wszyscy byli bardzo małomówni. Dziwiłem się, że myślałem tylko o mojej pannie B. Nie spostrzegłem, że damy w drugim końcu salonu szepczą coś sobie, że szept ten ogarnieć zaczyna również mężczyzn, że pani S. coś powiedziała gospodarzowi domu, wszystko to opowiedziała mi potem panna B, aż na koniec zbliżył się hrabia C i pociągnął mnie ku oknu. A zna pan powiedział tutejsze poglądy na różnicę stanu? Towarzystwo, jak widzę, nie radę jest obecności pańskiej. O, przepraszam bardzo, ekscelencjo, odparłem. Nie chciałbym za nic. Proszę o łaskawe przebaczenie. Winienem był o tym wcześniej pomyśleć. Proszę, racz mi, pan, panie hrabio, darować te niekonsekwencje. Chciałem już nawet iść, ale zatrzymał mnie mój zły geniusz. Dodaję z uśmiechem, składając ukłon. Hrabia uścisnął mi dłoń z uczuciem, które wyrażało wszystko wysunąłem się cicho z salonu wyszedłem na ulicę siadłem do kabrioletu i pojechałem do M by tam z pagórka zobaczyć zachód słońca a potem odczytać w Homerze wspaniałą pieśń o gościnie u Lissesa, u zacnego świniopasa to było wyśmienite wieczorem udałem się na wieczerze. było kilka osób w gospodzie grali w kości na rogu stołu odwinąwszy nakrycie Naraz wchodzi przezacny Adelin, wiesza kapelusz, spogląda na mnie, zbliża się i mówi z cicha Spotkała cię nieprzyjemność? Mnie? zawołałem Hrabia wyprosił cię z towarzystwa Niech ich diabli biorą, odrzekłem Z przyjemnością wydostałem się na świeże powietrze Dobrze zauważył, że sobie z tego wiele nie robisz, tylko przykro mi, że o tym wszyscy mówią Teraz dopiero zaczęła mnie gryźć ta cała sprawa. Zdawało mi się, że wszyscy wchodzący do sali spoglądają na mnie z tego właśnie powodu. Kipiało we mnie. Gdziekolwiek się dzisiaj pokaże, wszyscy wyrażają mi swe współczucie, a zawistni triumfują, mówiąc, tak się dzieje pyszałkom, którzy, mając ledwo odrobinę rozumu w głowie, myślą, że ich to upoważnia do przekraczania wszelkich granic i do nieliczenia się ze stosunkami. Gadają różności bez końca, a ja mam się ochotę pchnąć nożem. Niech kto co chce mówi o poczuciu własnej godności, ale chciałbym widzieć człowieka, który znosi bez urazy, gdy bezkarnie ostrzy sobie na nim języki hołota, mająca nad nim przewagę. Gdyby ta gadanina nie miała podstawy, a to co innego, można sobie z niej kpić. 16 marca. Wszyscy się na mnie sprzysięgli. Spotkałem dzisiaj w alei pannę B. I nie mogłem się powstrzymać, aby kiedyśmy się trochę oddalili od towarzystwa, nie dać jej odczuć żalu z powodu jej zachowania. Jakże mogłeś werterze, znając moje serce, odrzekła tonem serdecznym, w ten sposób wytłumaczyć sobie moje zmieszanie? Wycierpiałam wiele z powodu pana od chwili wejścia do salonu. Przeczuwałam, co się stanie i pragnęłam kilka razy ostrzec pana. Byłam pewna, że zarówno pani S, jak i T raczej wyniosą się z salonu wraz ze swymi mężami, jakby miały znieść towarzystwo pańskie. Wiedziałam też, że hrabia nie może narazić się na zatarg z nimi. Ach, a ta cała gadanina. Jak to, proszę pani, spytałem. A wszystko, czego się one dowiedziałem od Adelena, przemknęło im przez duszę, niby fala płomienna. Ileż wycierpiałam do tej pory? zawołała słodka ta istota z oczyma pełnymi łez. Przestałem panować nad sobą, miałem ochotę paść jej do nóg. Mów pani wszystko, zawołałem. Łzy spływały jej po policzkach. Otarła je, nie kryjąc się z tym wcale. Znasz pan moją ciotkę, powiedziała. Była na zebraniu i patrzyła na całe zajście z oburzeniem musiałam zeszłej nocy i dziś rano wysłuchać straszliwego kazania na temat znajomości z panem. Musiałam słuchać słów złych, zawistnych, poniżających pana i nie mogłam cię nawet obronić, jakbym pragnęła. Każde słowo przenikało niby miecz serce moje. Nie czuła, jaką by miłość wyświadczyła łaskę, zatajając to wszystko przede mną przez samolitość. Nie poprzestając na tym, dodała jeszcze wszystko, co ludzie mówią i mówić będą i wyliczyła tych, którzy będą się radować i triumfować. Rozwodziła się, że uważać będą mą przygodę jako karę za my. Zuchwalstwo i lekceważenie innych, co mi już od dawna zarzucano i rozprawiała szeroko, jak ich to musi cieszyć i śmieszyć zarazem. Popadłem w rozpacz, a wściekły jestem dotąd radbym przebić szpadą śmiałka, który by się ośmielił słowo rzec i czuję, że tylko widok krwi mógłby mnie uspokoić. Sto razy chwytałem nóż, by ulżyć zbolałemu sercu. Podobno konie szlachetnej rasy, gdy są zdenerwowane biegiem i przedrażnione, instynktownie nagryzają sobie żyłe, by upuścić krwi i przyjść do siebie. I ja też często radbym sobie otworzyć żyłe, by uzyskać wolność wieczystą. 24 marca. Poprosiłem o zwolnienie ze służby i mam nadzieję, że uzyskam to u dworu. Wybaczcie, że nie starałem się uprzednio o waszą zgodę na to. Nie mogłem pozostać na stanowisku, a z góry wiedziałem, co usłyszę, jak mnie będziecie namawiali, przekonywali wszystko wiem. I dlatego uwiadom o tym matkę w sposób oględny. Sam sobie poradzić nie umiem. Przeto nic dziwnego, że dla niej żadnej rady nie mam. Odczuję to boleśnie, wiem dobrze. Pożałuję pięknej kariery syna, która zawieść go mogła do dostojeństw tajnego radcy czy ambasadora, a tak nagle się skończyła i rumak bojowy wrócił do stajni. Myślcie, co chcecie, rozważajcie wszystkie możliwe sposoby i okoliczności, w których mógłbym zatrzymać stanowisko. Ja odchodzę. Jeśli chcecie wiedzieć, co za sobą pocznę, to donoszę wam, że książę, którego poznałem, polubił mnie i chętnie ze mną przestaje. Posłyszawszy o mym postanowieniu, zaprosił mnie do siebie na wieś na całą wiosnę. Zapewnił mi zupełną swobodę, ponieważ zaś do pewnego stopnia rozumiemy się, przeto zaryzykuję i pojadę z nim. 19 kwietnia. Postscriptum: Dziękuję Ci za oba listy. Nie odpowiadałem, czekając z wysłaniem listu, aż do otrzymania zwolnienia ze służby, gdyż obawiałem się, że matka zwróci się do ministra i utrudni mi przeprowadzenie zamiaru. Ale już po wszystkim, zwolnienie mam. Nie chcę wam mówić, z jaką niechęcią mi go udzielono, i co mi napisał minister, gdyż zaczęlibyście narzekać. Następca tronu przysłał mi na pożegnanie dwadzieścia pięć dukatów i skreślił kilka słów, które mnie do łez wzruszyły. Nie potrzebuję przeto brać od matki pieniędzy, o które niedawno prosiłem. 5 maja wyjeżdżam stąd, jutro. Ponieważ zaś moje miejsce rodzinne leży w odległości zaledwie sześciu mil od drogi, którą pojadę, przeto wstąpię tam, by odświeżyć wspomnienia dawnych, szczęsnych, prześnionych czasów. Wiadę tą samą bramą, którą wywiozła mnie po śmierci ojca matka, po to, by się zamknąć w obrzydliwym mieścisku. Bądź zdrów, Wilhelmie, doniosę ci o szczegółach mej podróży. 9 maja. Odbyłem z nabożnym skupieniem pielgrzyma wędrówkę do miejsc rodzinnych i wznieciła ona we mnie dużo niespodziewanych uczuć. Kazałem zatrzymać konie pod starą lipą, stojącą o kwadrans z drogi od miasta S. Wysiadłem i poleciwszy po jechać dalej, ruszyłem pieszo, chcąc nacieszyć się wedle upodobania dawnymi, wskrzeszonymi wspomnieniami. Stałem oto pod lipą, będącą za czasów chłopięcych celem i ostatnim kresem mych przechadzek. Jakże się wszystko zmieniło. Wówczas szczęśliwy nieświadomością rwałem się w świat nieznany, który obiecywał tyle pokarmu dla serca, tyle rozkoszy mających wypełnić i zaspokoić łaknącą i utęsknioną duszę. Teraz, przyjacielu drogi, wracałem z rozłogów świata po utracie wielu nieziszczonych nadziei i zburzonych planów. Przede mną widniały góry ówcelnych, nieustannych pożądań. Siadywałem tu godzinami i tęskniłem do nich, pragnąc całą duszą błąkać się po borach i dolinach, wabiących z tej uroczej mglistej dali. Z jakąże niechęcią opuszczałem ulubione to miejsce, zmuszony o pewnej porze powracać. Zbliżyłem się do miasta, pozdrawiając znane z dawna domostwa okolone ogródkami. Na nowe spoglądałem z urazą, i takie same uczucia budziły we mnie wszystkie inne zmiany. Wszedłem bramą. I od razu poczułem się u siebie. Drogi mój, nie chcę rozwodzić się szczegółowo, to co mi sprawiało tak wielką rozkosz, wydałoby się w opowiadaniu bezbarwne i nużące. Postanowiłem zamieszkać w rynku tuż obok naszego dawnego domostwa. Po drodze zauważyłem, że szkoła, gdzie zacna stara nauczycielka więziła taki tłum młodych istot, zamieniona została na kram. Wspomniałem wycierpianą w owej norze tęsknotę, wypłakane łzy, dławiące oszołomienie i strach uciskający serce. Za każdym krokiem napotykałem rzeczy godne uwagi. Zaprawdę, pielgrzym w ziemi świętej nie odnajduje może tylu pamiątek wiary, a trudno chyba by dusze jego przenikało świętsze wzruszenie. Oto jedno z tysiąca przeżyć. Szedłem z biegiem rzeki. Aż do pewnej zagrody, kiedy wędrowałem dawniej i gdzie stale puszczaliśmy kaczki po wodzie. Tutaj szliśmy ze sobą o lepsze, czyj kamyk najwięcej uczyni skoków po fali. Pamiętam dobrze, jak często patrzyłem w płynącą wodę, rojąc cuda niesłychane, jakże fantastycznym wydał mi się kraj, w który dąży, i jakże rychło natrafiałem na przeszkodę dla wyobraźni ale nie dawała się opanować biegła dalej i dalej i tonąłem w kontemplacji niedosiężonej wzrokiem dali tak powiadam ci naiwnymi i tak szczęśliwymi byli przodkowie nasi tak dziecięce żywili uczucia i taką była ich poezja wyrażenie ulysesa o niezmierzonym morzu o nieskończonej ziemi jest tak prawdziwe tak czysto ludzkie tak pełne tajemnic Cóż mi z tego, że mogę dziś za każdym uczniakiem powtarzać, że Ziemia jest okrągła? Człowiekowi starczy kilku zagonów, by żyć i używać życia, a mniej jeszcze, by spocząć pod ziemią. Bawię tutaj w książęcym zameczku łowieckim i nieźle mi z jego właścicielem, jest bowiem szczery i pełen prostoty. Otaczają go jednak dziwni ludzie, których nie pojmuję. Nie są to ludzie źli, a przecież nie wyglądają na uczciwych. Czasem wydają się nawet całkiem dobrymi, ale ufać im nie mogę. Często aż przykro mi słuchać, jak książę mówi o różnych rzeczach, które słyszał i czytał, nie zdając sobie sprawy, że powtarza biernie obce zapatrywanie, nie zaś własne, mimo że je za swoje uważa. Ceni też wyżej mój rozum i talenty, niż serce, z którego przecież jestem dumny, gdyż ono jest źródłem całej mojej siły, mego szczęścia i niedoli. To, co wiem, posiąść może każdy, tylko serce me jest moją wyłączną własnością. 25 maja. Miałem pewien zamysł, o którym nie chciałem Wam wspominać przed wykonaniem. Teraz, kiedy nic z tego nie będzie, widzę, że się dobrze stało. Chciałem wziąć udział w wojnie i leżało mi to długo na sercu. Z tego nawet powodu zgodziłem się przyjechać tu z księciem, który jest generałem w służbie armii. Plan swój opowiedziałem mu podczas jednej z przechadzek, ale odradził mi to i dałem się przekonać jego argumentom, bo było to we mnie nie tyle namiętnością, jak zachcianką. 11 czerwca Cokolwiek byś na to powiedział. Nie wytrzymam tutaj dłużej. Cóż tu po mnie? Czas mi się tylko dłuży. Książę zachowuje się wobec mnie z taką uprzejmością, a mimo to nie czuje się na swoim miejscu. W gruncie rzeczy nie mamy ze sobą nic wspólnego. Jest on człowiekiem rozumnym, ale nieoryginalnym i towarzystwo jego nie ma dla mnie większego uroku jak przeczytanie dobrze napisanej książki. Zabawię tu jeszcze tydzień, a potem udam się znowu na tułaczkę. Najlepiej z wszystkiego szło mi tu jeszcze rysowanie. Książę odczuwa sztukę, a miałby jeszcze większe jej zrozumienie, gdyby nie to, że tkwi głęboko w szkaradnej erudycji i pospolitej terminologii. Czasem zgrzytam zębami, bo podczas gdy uniesiony zapałem ukazuje mu cuda natury i sztuki, on, sądząc, że się popisuje, wyjeżdża zaraz z jakimś urzędowym terminem technicznym. 16 czerwca. Jestem zaprawdę jeno wędrowcem, pielgrzymem na tej ziemi. Czyż Wy jesteście czymś więcej? 18 czerwca. Powiem Ci w zaufaniu, gdzie się udać zamierzam. Muszę się tu jeszcze zatrzymać przez dwa tygodnie. Potem, jak to sam w siebie wmówiłem. Chcę zwiedzić kopalnię w... Ale to nieprawda. Chcę być tylko bliżej Loty. Oto cały sekret. Śmieję się z własnego serca. A czynię, co ono zechce. 29 lipca. Dobrze. Już dobrze. Och, gdybym mógł zostać jej mężem. Boże, któryś mnie stworzył, za tę rozkosz cała reszta życia stałaby się dziękczynną modlitwą do Ciebie. Ale nie chcę dochodzić swych praw. Przebacz mi więc łzy moje, przebacz mi daremne pragnienia. Gdyby ona była żoną moją, gdybym mógł tę najcudniejszą pod słońcem istotę objąć w ramiona. Całego mnie przenika Wilhelmie dreszcz, gdy pomyślę – że albert obejmuje jej smukłą kipić a przecież mogę powiedzieć czemużbym nie miał tego powiedzieć wilhelmie ona byłaby ze mną szczęśliwsza jak z nim on nie jest w stanie odczuć pragnień takiego serca brak mu wrażliwości mów co chcesz serce jego niezdolne jest uderzać współmiernie kiedy idzie Ach, o pewien na przykład ustęp ulubionej książki, podczas gdy moje i loty serca rozumieją się tak doskonale, a tak samo w licznych innych chwilach, kiedy uczucia nasze ujawniać się zwykły w ocenie czynów osób trzecich. Wilhelmie drogi, on mimo to kocha ją z całej duszy, a na cóż nie zasługuje miłość taka? Pewien nieznośny człowiek przeszkodził mi. Łzy przestały płynąć. Nie wiem, co pisać. Bądź zdrów, mój drogi. 4 sierpnia. Niemniej jednemu tak się dzieje. Nadzieje wszystkich ludzi kończą się rozczarowaniem, a to czego oczekują idzie na marne. Złożyłem wizytę mej poczciwej znajomej pod lipą. Najstarszy chłopak wybiegł witać mnie, a krzyki radosne przewabiły matkę. Była bardzo przygnębiona. Powiedziała od razu, proszę pana, umarł mi mój Janek. Był to syn najmłodszy. Nie wyrzekłem ni słowa, a mąż mój, dodała, wrócił ze Szwajcarii, nic nie przyniósł. Gdyby nie pomoc zacnych ludzi, musiałby iść orzebraczem kiju, a w dodatku rozchorował się w drodze na febrę. Nie mogłem wyrzec słowa, dałem jakąś drobną kwotę chłopcu. Biedna kobieta poprosiła, bym przyjął od niej kilka jabłek, uczyniłem to i oddaliłem się, unosząc smutne wspomnienia 21 sierpnia. Jakbym obrócił kartkę, wszystko od razu zmieniło się we mnie. Czasem świta upojny błysk dawnego życia, ale na moment jeno. Marzę i napływa myśl, której się obronić nie mogę. A gdyby tak Albert umarł, wówczas ja, tak, wówczas ona snuje dalej urojenia, daje się im unosić. Idę aż nad sam brzeg przepaści i na jej widok cofam się przerażony. Wychodzę bramą i stąpam drogą przebytą po raz pierwszy w dniu, kiedy jechałem po lotę, by ją zabrać na bal. Jakże się wszystko zmieniło? Minęło. Wszystko minęło. Ni śladu tego dnia, ni drgnienia onych uczuć dawniejszych. Jako duch wracam w spalony, zburzony zamek, który wybudował w kwiecie wieku swego potężny książę, wyposażył wspaniale we wszystko i w pełni nadziei pozostawił ukochanemu synowi. 3 września Nie pojmuję do prawdy, jak ją może, jak śmie kochać inny, gdy ja ją kocham tak wyłącznie, tak bardzo. Tak gorąco, kiedy niczego ponad nią nie znam, nie widzę i nie posiadam. 4 września. Tak jest zaiste. Przyrodę ogarnia jesień, i jesień robi się we mnie i wokół mnie. Liście moje żółknieją, a liście drzew zaczynają opadać. Przecież pamiętasz, co ci pisałem o owym parobczaku, którego spotkałem tu zaraz po przybyciu. Spytałem o niego po powrocie do Walhajmu i dowiedziałem się, że wygnano go ze służby i że nikt się o niego nie troszczy. Spotkałem go wczoraj w drodze do wsi sąsiedniej, zaczepiłem, a on opowiedział mi swe dzieje. Wzruszyłem mnie bardzo, czemu dziwić się nie będziesz, gdy ci je powtórzę, chociaż nie wiem, czemu to czynię. Czemu nie zachowuję dla siebie wszystkiego, co mnie smuci i gnębi? Czemuż mam cię martwić? Czemu dawać sposobność żałowania mnie i łajania? Zdaje się, że takie jest już moje przeznaczenie. Był smutny, cichy, onieśmielony i na pytania odpowiadał zrazu jakoś niechętnie. Ale potem, jakby mnie i siebie na nowo rozpoznał, wyznał mi swe przewinienie. I zwierzył się z nieszczęścia. Szkoda, drogi mój, że nie mogę ci powtórzyć dokładnie każdego jego słowa. Wyznał, a w opowiadaniu jego brzmiała radość i upojenie wspomnieniem, wyznał mi, że z biegiem czasu wzrosła namiętność jego dla gospodyni, u której służył, do tego stopnia, że nie wiedział, co czyni, nie wiedział, jak się wyraził, gdzie ma głowę. Przestał jeść, pić i spać, ściskało go w gardle, robił czego należało zaniechać, zapominał zleceń, wydawało mu się, że go opętało złe, aż pewnego dnia, wiedząc, że poszła do komory pod dachem, udał się tam za nią, a raczej coś go zaciągnęło, a gdy nie chciała słuchać próśb, rzucił się na nią, chcąc posiąść siłą. Nie wiedział zgoła, co czyni i przysięgał na wszystko, że miał najpoważniejsze zamiary nie pragnął niczego bardziej jak ożenić się z nią i spędzić całe życie przy jej boku mówił długo potem zaczął się jąkać jakby miał jeszcze coś nadmienić nie śmiejąc jeno zacząć na koniec wyznał nieśmiało że przypuszczała go do różnych poufałości i zezwalała na daleko posunięte pieszczoty Mówił z przerwami, niezręcznie i wplatał gorące zaręczenia, że nie zamierza jej obmawiać, że ją kocha i ceni, jak zawsze, i że mówi to jeno dlatego, bym się przekonał, że miał podstawę do nadziei i nie jest człowiekiem zuchwałym i bezrozumnym. Tutaj, drogi mój, zacząć muszę ponownie dawną piosenkę moją, której nucić zda się, nie przestanę nigdy. O, gdybym ci mógł dać wyobrażenie O tym stojącym przede mną biedaku Którego mam dotąd przed oczyma Szkoda, że nie mogę ci dać wyobrażenia Jak bardzo zajmuje mnie los jego Jak interesować mnie musi Ale dość tego Znasz moją dolę i mnie znasz dobrze Prze to wiesz, co mnie pociąga Do nieszczęśliwych w ogóle A do tego w szczególności Odczytując ten list spostrzegam że zapomniałem podać zakończenia historii, którego zresztą łatwo się domyśleć. Obroniła się przed nim, a w dodatku nadszedł jej brat, który go z dawna nienawidził i chciał wydalić z domu, gdyż bał się, by przez powtórne małżeństwo siostry dzieci jego nie utraciły dziedzictwa, dopóki była bezdzietna majątek i mógł się dostać w spadku bratańcom brat wygnał go z domu i nadał sprawie taki rozgłos że wdowa choćby nawet była chciała nie mogła z powrotem przyjąć go do służby wzięła sobie innego parobka jak powiadają poróżniła się o niego z bratem i podobno ma zań wyjść za mąż ale zaręczał nie dożyje sam dnia wesela co sobie już postanowił stanowczo nie ma śladu przesady w tym co ci piszę niczego nie upiększyłem Mogę nawet powiedzieć, że wypadło to bladą, nikle i dużo pospolicie, jak było w rzeczywistości, bowiem użyłem naszych oklepanych, moralizatorskich słów. Miłość ta, wierność i namiętność nie są to utwory fantazji. Żyje i utrzymuje się w niezrównanej czystości, pośród ludzi, których zwiemy nieukształconymi i dzikimi. A czymże jesteśmy my, oświeceni? My, przemądrzy. Odczytaj w skupieniu te historie, proszę cię bardzo. Dzisiaj pisząc do ciebie, jestem spokojny i cichy. Możesz to poznać po porządnym charakterze pisma i braku kleksów. Czytaj i wiedz, że są to jednocześnie dzieje twego przyjaciela. Podobnie stało się ze mną, tak się ze mną stanie, a nie jestem ani w połowie tak dzielny i tak zdecydowany jak ów nieborak. Z którym porównywać się nawet nie śmiem. 5 września napisała karteczkę do męża swego przebywającego w okolicy z powodu interesów. Zaczynała się: drogi, jedyny, wracaj jak możesz najprędzej, czekam z utęsknieniem. Pewien znajomy wstąpił właśnie i zawiadomił, że mąż z różnych powodów musi się jeszcze przez czas jakiś zatrzymać poza domem. Kartka została na stole i wpadła mi wieczorem w rękę. Przeczytałem i uśmiechnąłem się. Spytała o powód. Jakimże niebiańskim darem jest posiadanie wyobraźni, zawołałem. Przez moment mogłem się łudzić, że się to odnosi do mnie, przerwała rozmowę. Zda się niezadowolona. Przeto zamilkłem. 6 września dużo mnie kosztowało, zanim się zdecydowałem rozstać z moim błękitnym, skromnym frakiem, w którym po raz pierwszy tańczyłem z lotą. Ale zniszczył się już bardzo. Kazałem sobie zrobić zupełnie podobny z kołnierzem i wyłogami i taką żółtą kamizelkę i spodnie. Co prawda nie jest to już to samo co przedtem, nie wiem sam dlaczego, sądzę jednak, że nawyknę doń z biegiem czasu. 12 września wyjechała na kilka dni po Alberta, dzisiaj wszedłem do jej pokoju, podeszła ku mnie, a ja ucałowałem jej rękę z upojeniem. Z lustra zerwał się kanarek, i usiadł jej na ramieniu. To nowy przyjaciel, powiedziała, wabiąc go, by usiadł na dłoni. Moje dzieciaki będą miały uciechę. Prawda, że śliczny? Popatrz pan. Kiedy mu daje chleba, trzepota skrzydełkami, całuje mnie też. O, patrz pan. Gdy zbliżyła ptaka do ust, wetknął dziubek w jej wargi, jak gdyby odczuwał rozkosz, której stał się uczestnikiem. Pocałuję teraz pana, powiedziała podając mi go. Dziubek zbliżył się do moich warg, a dotknięcie jego dało mi coś w rodzaju słodkiej ułudy, cienia rozkoszy miłosnej. Pocałunek jego, powiedziałem, nie jest całkiem bezinteresowny. Szuka pożywienia i czuje się niezadowolony samą pieszczotą. Je mi także z ust, powiedziała. Podała mu w ustach okruszynę, uśmiechając się z niewinną, współczującą lubością. Obróciłem się. Nie powinna była czynić tego. Nie powinna była budzić mej wyobraźni, drażnić jej takimi obrazami, przywoływać do życia serca ukołysanego monotonią życia. Nie powinna była wabić tymi niewinnymi, upojonymi gestami. A dlaczegoż to nie? Ufa mi bezgranicznie. Wie, jak ją kocham. 15 września. Można oszaleć, Wilhelmie, uświadomiwszy sobie, że są ludzie pozbawieni zupełnie poczucia tych niewielu rzeczy na ziemi, które mają jeszcze jakąś wartość. Mówiłem ci o wielkich drzewach orzechowych na probostwie w S, pod którymi czasu odwiedziń uczcigodnych proboszcza siadywałem z lotą. Drzewa te osłaniające rozkosznym cieniem całe podwórze, dla mnie tak drogie, budziły wspomnienia owego zacnego pastora, który je zasadził przed wielu, wielu laty. Nauczyciel wymieniał jego nazwisko, zasłyszane z ust dziadka. Miał to być człowiek wielkiej wartości i wspominaliśmy go często ze czcią, siedząc pod drzewami. Powiadam ci: Nauczyciel miał łzy w oczach, dowiedziawszy się od nas wczoraj, że je ścięto. Tak jest. Ścięto je. No o nie oszalałem, byłbym rozszarpał nikczemnika, który wymierzył pierwszy cios. I oto ja, który na śmierć zesmutniałbym, gdyby takie drzewo w mym ogrodzie uschło ze starości, muszę patrzeć na to morderstwo. Jeszcze na jedno zwróć uwagę, mój drogi, na poczucie przywiązania tkwiące w ludziach. Cała wieś oburzona jest, a nowa pani pastorowa pozna niebawem po ilości jaj i masła oraz innych przejawach sympatii, jaką ranę zadała całej gminie. Żona nowego proboszcza, stary zmarł, jest to chuderlawa, chorowita osoba. Nie ma ona serca dla świata, bo świat się nią wcale nie interesuje. Jest ograniczona, a sądzi, iż jest uczoną. Zabawia się studiowaniem kanonów, zajmuje się bardzo gorąco modnym dzisiaj moralno-krytycznym reformowaniem chrześcijaństwa i wzrusza wzgardliwie ramionami nad mrzonkami Lawatera zdrowie jej jest silnie podkopane i dlatego cały świat nie ma dla niej jednej chwili radosnej. Tylko tego rodzaju kreatura mogła się ośmielić kazać ściąć moje drzewa. Nie mogę się, jak widzisz, uspokoić. Wyobraź sobie, twierdzi, że opadające liście zanieczyszczały jej podwórze i przygnębiały ją drzewa pozbawiały ją światła, a kiedy orzechy dojrzewały, i dzieci rzucały na nie kamieniami to ją denerwowało i przeszkadzało jej w głębokich dociekaniach porównawczych nad dziełami Kenikota, Zemlera i Mikaelisa zauważywszy że ludzie we wsi zwłaszcza starsi są niezadowoleni spytałem czemuż dopuściliście do tego cóż poradzić można przeciw woli wójta jedno się tylko dobrze stało Pastor, ulegając kaprysowi żony, która go zresztą nie bardzo tuczy, chciał coś i tego uzyskać, i obaj z wójtem postanowili podzielić się drzewem. Tymczasem dowiedziano się o całym zajściu w miasteczku i władza skarbowa, mająca dawne pretensje do tej części gruntu plemańskiego, na którym rosły drzewa, zajęła je i sprzedała na licytacji. Mają się tedy spyszna. O, gdybym był księciem, wówczas pastorowa, wójt i władza skarbowa. Ach, prawda, gdybym był księciem, cóż bym nie obchodziły wówczas drzewa rosnące w moim kraju? 10 października, dobrze mi jest, gdy spoglądam w jej czarne oczy. Wiesz co mnie smuci, to że Albert. Najwidoczniej nie jest tak szczęśliwy jak się spodziewał, jakbym ja. To jest, jak ja bym się spodziewał, gdyby. Nie lubię domyślników, ale tym razem nie umiem się inaczej wypowiedzieć. Zdaje się, że rozumiesz mnie. 12 października. Osian wyrugował z mego serca Homera jakiż niewysłowiony jest ten świat, w który wprowadza nas niezrównany poeta. Stąpamy przez wrzosowiska pośród szalejącej wichury, niosącej w kłębach mgieł duchy praojców poprzez zalane księżycowym światłem rozłogi. Od gór do lata poszum wartkiego potoku, a w rozgwarze tym słychać jęk duchów ukrytych w grotach skalnych i skargi oszalałej z bólu dziewczyny, opłakującej tragiczną śmierć swego kochanka u grobu zbudowanego z czterech porosłych mchem i trawą głazów. Idę śladem błędnego starego barda, który szuka po szerokim stepie śladu stóp ojców swoich, a znajduje jeno grobowe kamienie. Widzę, jak z jękiem spogląda ku ukochanej gwieździe wieczornej zapadającej w odmęty morza. Wówczas z martwych powstają w duszy bohatera prastare czasy, kiedy przyświecała nadzieja mężnym bojownikom, a księżyc oblewał światłem uwieńczony kwiatami, wracający po zwycięskich zapasach okręt. Bolesną troskę czytam na jego czole i widzę... Jak wódz ostatni opuszczony i zmęczony strasznie chwiejnym krokiem zmierza do grobu otaczają go chmurą cienie zmarłych dusza jego rozpłomienia się bolesnym żarem minionych radości spogląda po zmartwiałej ziemi po wysokiej falującej z wiatrem trawie i woła Zjawi się wędrowiec, który mnie znał w czasach mej krasy i spyta: Gdzież jest pieśniarz, Fingala syn, dostojny? Kroczył będzie przez mój grób i rozpytywał będzie o mnie po ziemi na próżno. Gdy o tym myślę, przyjacielu mój, radbym wyrwać miecz z pochwy któremuś z rycerzy i uwolnić od razu księcia mego z niewysłowionej męki zamierania, a potem w ślad wolnego już herosa posłać duszę własną. 19 października o jakże straszna jest pustka, którą czuję w piersiach, myślę często. Gdybyś mógł ją bodaj raz jeden przycisnąć do serca, wypełniłaby się ta pustka niezawodnie. 26 października. Przekonywam się, drogi mój, coraz to lepiej i lepiej, że nader niewiele zależy na istnieniu człowieka. Do loty przyszła przyjaciółka, ja zaś wyszedłem do drugiego pokoju i wziąłem do ręki książkę. Ale nie mogłem czytać, przeto zacząłem pisać. Słyszałem, jak rozmawiają z cicha o rzeczach błahych i nowinach miejskich, o ślubie tej a tej, o chorobie tego a tego. Cierpi pono na kaszel, widać jej kości na policzkach i zapada wątlenie. Nie dałabym grosza za jej życie. Tak mówiła przybyła. N.N. Odrzekła lota: także ma się źle, spuchu na całym ciele, dodała przyjaciółka. W wyobraźni ujrzałem się ułoża tej biedaczki i dostrzegłem z jaką niechęcią żegna się z życiem. Jak. Tymczasem one rozmawiały o bliskiej śmierci z taką obojętnością, jak się to zawsze czyni, gdy ktoś obcy umiera. Rozglądam się wokoło po pokoju. Widzę suknie, loty, papiery Alberta, meble, tak dobrze mi znane, nawet kałamasz. Ogarniam to wszystko spojrzeniem i myślę, czymże jesteś dla nich? Na ogół przyjaciele lubią cię i cenią. Raduje ich czasem twoja obecność i serce twoje łudzi się, że bez ciebie obejść by się nie mogli. Gdybyś jednak oddalił się, gdybyś ich opuścił, czyżby odczuli brak i czy go czuli długo? Czy strata ta zaważyłaby na ich losie? Tak znikomym jest człowiek, że nawet tu, gdzie posiada zupełną pewność swego istnienia, nawet tu, gdzie obecność jego oddziaływa niezaprzeczalnie na drugich, nawet w pamięci, w duszy swych bliskich, nawet tutaj trwać może jeno bardzo, bardzo krótko i bardzo, bardzo rychło musi się zamglić i rozpaść w nicości. 27 października. Myśl, że tak niewiele znaczymy dla siebie wzajem, napełnia mnie taką rozpaczą, że radbym poszarpać sobie piersi i roztrzaskać głowę. Jeśli nie wniosek gdzieś sam miłości, radości, przywiązania czy rozkoszy, to nie da mi ich nikt inny. A także mimo serca, wezbranego szczęściem, nie stanę się niczym dla tego, kto jest dla mnie obojętny i oziębły. Wieczorem: Posiadam tyle, a wszystko pochłania uczucie dla niej. Posiadam tyle, a bez niej wszystko mi jest niczym. 30 października. Ileż razy już chciałem jej rzucić się na szyję? Bóg jeden wie chyba, co czuje człowiek spoglądający ciągle na istotę tak pełną ponęt, a nie będący w możności zdobyć jej. Zdobywanie jest to przecież rzecz właściwa człowiekowi. Czyż z samego instynktu nie wyciągają dzieci rąk do wszystkiego, co ujrzą przed sobą? A ja? 3 listopada. Bóg świadkiem, że kładę się często z pragnieniem, a nawet czasem z nadzieją, nie zbudzenia się wcale. A rano otwieram oczy, spostrzegam słońce. I czuję się nieszczęśliwym. Szkoda, że nie jestem kapryśnym, że nie mogę złożyć winy na pogodę na kogoś innego, czy na nieudałe przedsięwzięcie. Wówczas owo straszne brzemię zniechęcenia gniotłoby mnie jeno przez połowę. Tymczasem czuję wyraźnie, że winien jestem tylko ja sam. Nawet nie jest to wina, ale we mnie bierze początek cała obecna niedola jak on dziś ja sam byłem źródłem własnego szczęścia. Wszakże jestem tym samym człowiekiem, którego rozpierał niedawno nadmiar uczuć, który kroczył poprzez raj, który pragnął zawrzeć świat cały w rozmiłowanym sercu swoim. Ale serce to obecnie zamarło, nie tryska zań strumień zachwytu. Oczy me wyschły, a myśli nieodświeżane falą łez stępiały. I tkwią kiedyś skryte za fałdami czoła. Cierpię, bowiem utraciłem to, co było rozkoszą mego życia. Ową świętą ożywczą siłą, która stwarzała wokół mnie światy. Przepadła. Wyglądam oknem, widzę odległe wzgórza okryte mgłą, która pieszka pod promieniami rannego słońca, światłość zalewa cichą łąkę. A rzeka, wijąc się pośród bezlistnych wierzb, płynie bezgłośnie. Przyroda, on gdzieś tak cudna, leży teraz odrętwiała, nieruchoma, niby polakierowany obrazek, a gdy patrzę na nią, serca mego nie przenika do mózgu ani ślad szczęścia. Stoję oto nędzarz w obliczu Boga, podobny wyschłej studni czy dziurawemu pustemu wiadru. W chwilach takich częstokroć rzucam się na ziemię i błagam Boga o łzy, jak rolnik prosi o deszcz, kiedy niebo okryły opony spiżowe, a ziemia łachnie odświeżenia. Ach, czuję, że Bóg syła deszcz i pogodę nie dlatego, że o nie błagamy tak żarliwie. O czemuż szczęsnymi były czasy owe, których wspomnienie dręczy mnie tego krótko? Oto dlatego, że oczekiwałem z cierpliwością na przyjście ducha i z gorącą wdzięcznością i pokorą serca wchłaniam rozkosz, którą zlewał na mnie. 8 listopada. Z jaką słodyczą wypominała mi wybryki moje. Polegają one na tym, że czasem szklanka wina kusi mnie do wypicia całej butelki. Nie czyń pan tego, mówiła. Pamiętaj o locie. Mam pamiętać? Odparłem. Czyżbym mógł zapomnieć? Zresztą, czy pamiętam, czy nie, zawsze jesteś przytomna duszy mojej. Dzisiaj siedziałem w tym właśnie miejscu, gdzieś pani wówczas wysiadła z powozu. Zaczęła mówić o czym innym, by nie dopuścić dalszego rozwodzenia się o tym. Przyjacielu. Już po mnie. Ona może robić ze mną co tylko chce. 15 listopada. Dziękuję Ci Wilhelmie, za serdeczne współczucie, za życzliwą radę. I proszę Cię bardzo, bądź spokojny. Muszę przecierpieć wszystko, i przy całym znużeniu sił mi na to nie zabraknie. Wiesz dobrze, że szanuję religię i zdaję sobie sprawę z tego, że jest niejednemu strudzonemu podporą i niejednemu łaknącemu ochłodą. Ale czyż jest, czy musi być tym dla każdego? Spójrz na świat szeroki, a ujrzysz całe rzesze ludzi, którym religia nie była nigdy niczym i niczym nie będzie, bez względu, czy ją im głoszono, czy nie. Dlaczegoż wtedy mnie ma być ostoją? Wszakże sam Syn Boży powiada, że ci będą wokół Niego, których pośle Ojciec. Jeśli mnie tedy nie pośle, jeśli, jak mi powiada serce, pozostawi mnie dla siebie, to cóż będzie? Proszę cię bardzo, nie zrozum tego opacznie. Nie sądź, że w niewinnych mych słowach tkwi szyderstwo. Otwieram przed tobą całą duszę moją, choć wolałbym zamilczeć, bo niechętnie mówię o rzeczach, o których wszyscy wiemy bardzo niewiele. Człowiek musi wycierpieć tyle, ile mu przeznaczono, wypić swój kielich, to jego los. A jeśli kielich zesłany Bogu z nieba był zbyt gorzki dla jego ludzkich ust, to po cóż ja mam udawać i twierdzić, że mój kielich ma smak słodki? Czemuż miałbym się wstydzić wyznać to w tej chwili, kiedy moja cała istota waha się pomiędzy być lub nie być, kiedy przeszłość błyskawicowo rozświetla przepaści przyszłości, gdy wszystko wali się pode mną i gdy świat ginie razem ze mną? Wszakże usty mojej mi woła istota ludzka, zdana na samą siebie. Tracąca siebie samą, nieuchronnie zapadająca się w nicość, a z głębi onych daremnie starając się na wierzch wydobyć, wyrywa się rozpaczny głos: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemużbym się tedy miał wstydzić onego wołania, czemużbym nie miał bać się onej chwili, kiedy drżał przed nią ten, który mocny jest zwinąć niebiosy, niby postaw sukna. 21 listopada. Ona nie widzi, nie czuje, że mi sposobi truciznę, od której wraz z nią zginę. A ja piję z rozkoszą z kielicha, który mi podaje na zatracenie moje. Cóż znaczyć może owo dobrotliwe spojrzenie, którym mnie ogarnia często. Nie często, ale czasem. Co znaczy owa uległość, która sprawia, że przejmuje się uczuciami, jakie mnie ożywiają? Co znaczy owo współczucie z cierpieniami, mymi, jakie wyraźnie czytam w jej twarzy? Wczoraj podała mi na pożegnanie rękę i powiedziała Do widzenia, drogi, werterze. Drogi, werterze? Pierwszy to raz nazwała mnie drogim, to też przeniknęło mnie na wskroś dziwne drżenie. Powtórzyłem to sobie ze sto razy, a wczoraj wieczorem kładąc się do łóżka i gadając jak zawsze ze sobą samym, powiedziałem nagle: Dobranoc, drogi Werterze! Roześmiałem się, posłyszawszy to pozdrowienie, 22 listopada. Nie mogę się modlić, daj mi ją, a jednak często zdaje mi się, że jest moją. Nie mogę się modlić, daj mi ją, gdyż jest własnością innego. Pokpiwam sobie z własnego bólu i gdybym sobie popuścił cugli, wygłosić bym mógł całą litanię Antytes. 24 listopada. Ona odczuwa me cierpienia. Dzisiaj przeniknęło mi serce jej spojrzenie. Byliśmy sami, ja milczałem, a ona patrzyła na mnie. Nie dostrzegałem teraz jej ponętnej piękności. Znikł mi z przed oczu urok jej wzniosłego ducha. Odczułem o wiele czulsze spojrzenie. Malowało się w nim głębokie współczucie i słodka litość. Dlaczego nie wolno mi było rzucić jej się do stóp? Dlaczegoż nie śmiałem objąć jej szyi i podziękować pocałunkami? Chcąc ujść przed tym nastrojem, siadła do fortepianu i zaczęła nucić cichym, ledwo dosłyszalnym głosem, towarzysząc sobie harmonijnymi akordami. Nigdy piękniejsze nie były jej usta. Otwierały się z takim pragnieniem, wchłaniając słodycz tonów płynących z instrumentu i odpowiadając im echem pieśni. Ach, jakże ci to opisać zdołam? Nie mogłem się dłużej opierać. Pochyliłem się i przysiągłem: Nigdy nie ośmielę się złożyć na Was pocałunku o wargi, ponad którymi unoszą się niebiańskie zjawy. A jednak, ha, widzisz, ta rozkosz staje ścianą nieprzebytą tuż przed moją duszą. Radbym jej doznać, a potem zginąć, odpokutowując grzech. Zalisz to grzech? 26 listopada Czasem powiadam sobie, los twój jest wyjątkowy. Wielbi szczęście innych ludzi. Takich mąk jak twoja nie zaznał nikt jeszcze. Biorę się do czytania poety czasów dawnych i wydaje mi się, że widzę własne serce. Ileż mi trzeba będzie wycierpieć jeszcze. Ach, więc ludzie Żyjący przede mną, przechodzili także podobne tortury? 30 listopada. Nie chcę, nie chcę się opamiętać. Gdziekolwiek stąpię, ściga mnie zjawa, wyprowadzająca mnie z równowagi. Dziś, ach, czymże jest los człowieka? W południe udałem się nad wodę. Nie miałem ochoty na obiad. Wokoło mnie była pustka. Zimny, wilgotny wiatr dął od strony gór, a gęsta mgła zalała dolinę. Z dala ujrzałem człowieka w zielonym, zniszczonym kaftanie, wałęsającego się pomiędzy skałami, jak gdyby szukał ziół. Na odgłos mych kroków odwrócił się i spostrzegłem, że twarz jego jest interesująca. Główną cechą jej wyrazu był głęboki cichy smutek. Poza tym wyglądała rozsądnie i miała nawet w sobie coś pociągającego. Czarne włosy upięte były szpilkami w dwa wałki po bokach głowy, a reszta spleciona w długi warkocz spadała na plecy. Z odzieży wyglądał na człowieka pospolitego. Osądziłem też, że nie pogniewa się, jeśli go zaczepie, i spytałem, czego szuka. Szukam kwiatów, odparł z głębokim westchnieniem. Ale nie mogę znaleźć. Nie pora teraz na kwiaty, zauważyłem z uśmiechem. Tyle jest wszędzie kwiatów, powiedział, zbliżając się do mnie. W ogrodzie moim są róże i nagietki, to w dwóch odmianach. Jedne dostałem od ojca, pełne ich wszędzie jak chwastów, ale od dwóch dni już szukam i znaleźć ich nie mogę. Wiem, że w domu zawsze są kwiaty, żółte, niebieskie i czerwone, a kwiat centurii jest też bardzo powabny, tylko nie mogę jakoś znaleźć żadnego. Zauważyłem, że nie ma zdrowego rozumu, przeto spytałem, wymijająco, na co mu te kwiaty potrzebne. Na twarzy jego zjawił się dziwny, bolesny uśmiech. Jeśli mnie pan nie zdradzi, rzekł, kładąc palec na ustach, to powiem. Obiecałem bukiet mojej dziewczynie. Bardzo to pięknie, odparłem. Ona ma mnóstwo innych rzeczy, powiedział, jest bardzo bogata. A jednak zadowolona jest pańskiego bukietu, odrzekłem. Ona ciągnął dalej, posiada mnóstwo klejnotów i koronę. Jakże się zowie, spytałem. Gdyby mi stany generalne wypłaciły mą należytość, odrzekł, stałbym się innym człowiekiem. O, jakżem był szczęśliwy dawniej. Ale teraz przyszedł na mnie kres. Teraz jestem, nie dokończył i spojrzał zauzawionym okiem w niebo. Byłeś pan tedy szczęśliwym? Spytałem. O, tak, odparł. Pragnę, by ten czas powrócił. Wówczas czułem się wesołym, lekkim, jak rybka w wodzie. Henryku, zawołała stara kobieta idąca drogą. Gdzieżeś się podział szukaliśmy cię wszędzie chodź na obiad czy to wasz syn spytałem zbliżając się do niej tak to mój nieszczęśliwy syn odrzekła Bóg włożył ciężki krzyż na moje barki kiedyż mu się to przydarzyło ciągnąłem dalej o, dosyć dawna, odparła. Teraz dzięki Bogu jest spokojny, ale przez cały rok szalał i musiano go okutego trzymać w szpitalu. Teraz jest nieszkodliwy, tylko ciągle przestaje z królami i cesarzami. Był dobrym, cichym chłopcem, pracował i pomagał mi, miał bardzo ładny charakter pisma. Aż nagle popadł w zadumę, dostał gorączki, potem ataku szału i w końcu stał się takim, jakiego pan ma przed sobą. Och. Gdybym panu wszystko opowiedziała, powstrzymałem potok jej wymowy pytaniem, co to był za czas, o którym wspomina jako o szczęśliwym i wesołym okresie swego życia. Biedny chłopak odparła z uśmiechem politowania. Wysławia zawsze czas, kiedy nie wiedział, co się z nim dzieje, czas swego pobytu w szpitalu obłąkanych. Słowa te padły na mnie jak grom. wetknąłem kobiecie pieniądz w rękę i odszedłem pośpiesznie. Byłeś wówczas szczęśliwy, zawołałem, idąc ku miastu. Było ci dobrze, jak rybce w wodzie, Boże wielki. Więc takim jest los człowieka, że czuje się szczęśliwym, póki nie dojdzie do rozumu, a potem musi go stracić, by na nowo pozyskać szczęście. Biedaku, jakże zazdroszczę ci twego obłędu i nieświadomości, w której żyjesz. Pełen nadziei idziesz zrywać w zimie kwiaty dla swej królowej, żałujesz, że ich nie ma, a nie wiesz dlaczego tak się dzieje. A ja. Ja wychodzę z domu bez wszelkiej nadziei, bez celu i wracam z tym samym na powrót. Marzysz o tym, czym zostałbyś, gdyby ci Stany generalne wypłaciły należytość. Szczęśliwy jesteś, bowiem o niedole swą obwiniać możesz przeciwności ziemskie, które istnieją poza tobą. Nie wiesz, nie czujesz, że przyczyna złego mieści się w twym obłąkanym sercu i spaczonym umyśle, których to przyczyn usunąć nie jest w stanie żaden z królów tego świata. Biada temu, kto drwi z chorego, poszukującego istotnego źródła zła. Kto uświadamia Go i przez to zwiększa Jego chorobę i życie czyni Mu boleśniejszym jeszcze, kto urąga biednemu sercu Jego, dążącemu pielgrzymką do świętego grobu, by uciszyć wyrzuty sumienia swego i uleczyć cierpienia swoje. Każda rana jego stóp depcących ścieżki najeżone cierniami jest balsamem dla znękanej duszy. Po każdym dniu mozolnej wędrówki kładzie się na spoczynek serce jego bardziej swobodnie, czując ulgę w męce. Czyż śmiecie to nazywać urojeniem? Wy przekupnie pustych słów, wylęgający się pod pierzynami! Urojenie? O Boże! łzy mi się cisną do oczu! Stworzyłeś człowieka tak biednym i opuszczonym. Po cóż mu tedy przydałeś jeszcze bliźnich, którzy okradają go z tego ubóstwa, z tej odrobiny zaufania, jakie żywi ku tobie? O Boże miłości! Czymże jest bowiem wiara w moc leczniczą jakiegoś korzonka, jakiś tam łez winorośli, jeśli nie zaufaniem, że tchnąłeś we wszystko, coś stworzył wokół siłę leczniczą i ukojną, których nam tak bardzo i tak ciągle Ciągle potrzeba. Ojcze nieznany. Ojcze, któryś mieszkał zawsze w duszy mojej, a teraz jeno odwróciłeś ode mnie oblicze. Zawołaj mnie, każ mi przyjść do siebie. Nie milcz dłużej, milczenia bowiem Twojego nie usłyszy dusza moja i nie wstrzyma się. Czyżby człowiek ojciec mógł trwać dalej, w gniewie, gdyby mu rzucił się na szyję, niespodziewanie przybyły syn i zawołał, Wróciłem, Ojcze mój, nie gniewaj się, że przerwałem wędrówkę, w której dłużej wytrwać miałem wedle woli Twojej. Świat jest cały jednaki, wszędzie jest praca, trud i nagroda, zapłata i radość, ale cóż mi z tego? Dobrze mi tam, gdzie Ty jesteś i w Obliczności Twojej chcę cierpieć i radować się. Czyż Ty, drogi Ojcze niebieski, Mógłbyś odprawić z niczym syna Twego? 1 grudnia Wilhelmie Człowiek, o którym Ci pisałem, ów szczęśliwy biedak, był pisarzem u ojca Loty. Zapałał ku niej namiętnością. Ukrywał to, potem wyznał. Został wydalony ze służby. I oszalał. Zrozumiesz pewnie, jakich uczuć doznawałem, kiedy mi Albert historię tę opowiadał z takim spokojem, z jakim ty zapewne odczytasz te moje słowa. 4 grudnia. Posłuchaj, ze mną już widzisz koniec, nie zniosę tego dłużej. Dzisiaj siedziałem przy niej, a ona grała na fortepianie różne melodie z nieopisanym wyrazem. Siostra jej ubierała na mych kolanach lalkę, oczy me napełnione były łzami. Pochyliłem się, zobaczyłem jej obrączkę ślubną, łzy puściły mi się strumieniem. A ona zaczęła nagle ową niebiańską znaną melodię tak to uczyniła niespodziewanie, że dreszcz mi przeniknął duszę, i zjawiły się wspomnienia minionych czasów, kiedy pieśń ową słyszałem. Przeżywałem okresy walk i cierpień, pomarłych nadziei, a potem zacząłem chodzić po pokoju, a serce biło mi młotem. Nagle rzuciłem się ku niej, wołając na miłość Boską, przestań pani! Przerwała i patrzyła w osłupieniu. Werterze, powiedziała z uśmiechem, który mi przeniknął duszę, werterze, pan jesteś ciężko chory. Masz wstręt do ulubionych swych potraw. Idź pan, proszę, uspokój się. Wybiegłem. I boże, ty widzisz niedolę moją i zakończysz ją 6 grudnia. O jakże mnie prześladuje jej postać, czuję ją w duszy mej we śnie i na jawie. Gdy zamknę powieki, czuję pod czołem, tu gdzie ogniskuje się wzrok wnętrzny, widzę jej czarne oczy. Tutaj jest coś, czego ci powiedzieć nie umiem. Gdy tylko zamknę oczy, widzę je, wydają mi się jak morze czy przepaść, i nie znikają. Czuję je pod czaszką. Podobno półbogiem jest człowiek. I cóż stąd, gdy sił mu nie staje w chwili, kiedy potrzebuje ich najbardziej? Cóż mu stąd? Jeśli zarówno wśród wzlotu najwyższej radości, jak i wśród pognębienia najsroższego bólu, musi powracać do onej człowieczej normy, do poziomu onej jałowej, tępej i zimnej świadomości, i nie może chociaż pragnie i tęskni, zatonąć w toniach nieskończoności. Wydawca do czytelnika. Szkoda prawdziwa. Że nie pozostało nam z ostatnich przedziwnych przeżyć przyjaciela naszego tyle materiału rękopiśmiennego, byśmy nie byli zmuszeni przerywać opowiadaniem toku jego własnych listów. Stało się jednak inaczej. Przeto postarałem się zebrać dokładne wiadomości z ust ludzi dobrze poinformowanych. Są one bardzo proste i, z wyjątkiem drobnych szczegółów, zgadzają się ze sobą w zupełności. Różnice dotyczą jeno zapatrywań osób głównych i sądy o nich są rozbieżne. Jest wtedy zadaniem naszym opowiedzieć wiernie to, czegośmy się dowiedzieć zdołali, oraz dołączyć pozostałe listy zmarłego, nie pomijając lekceważeniem najmniejszego nawet świstka z uwagi na to, jak trudną jest rzeczą odkryć powód czynu najdrobniejszego nawet, gdy idzie o osobistość nieprzeciętną. Zniechęcenie i smutek ogarniały coraz bardziej duszę Wertera, splątały się z sobą i owładnęły wkrótce całą jego istotą. Równowaga jego ducha została zniweczona, wewnętrzna gorączka i gwałtowność zmieniły najzupełniej jego charakter. Wywoływały nieznane dotąd objawy i doprowadziły go w końcu do stanu wyczerpania, z którego porywał się jeszcze czasem do walki ze złem z energią większą niż dotąd, ale zaraz opadał. Udręka serca podkopała siły jego ducha, znikło ożywienie, znikła bystrość umysłu, stał się ponurym w towarzystwie, coraz bardziej zapadając w rozpacz i w miarę tego stając się coraz niesprawiedliwszym. Tego przynajmniej byli zdania przyjaciele Alberta. Twierdzą, że werter nie był w stanie należycie ocenić tego czystego, spokojnego człowieka, który posiadł z dawna upragnione szczęście i zachowywał się w ten sposób, by go w przyszłości nie utracić. Nie mógł ocenić tego werter, który, że tak rzec można, dnia każdego wyrzucał wszystko, co posiadał, a wieczorem cierpiał niedostatek. Albert, mówili oni, nie mógł się w tak krótkim czasie zmienić. Był on zawsze takim samym, jakim go Werter poznał i uznał za godnego czci i szacunku. Kochał Lotę nad wszystko, był z niej dumny i pragnął, by ją każdy uznawał za najdostojniejszą kobietę pod słońcem. Nie można mu przeto brać za złe, iż starał się odwrócić nawet cień podejrzenia, że godzi się na jakikolwiek choćby najniewinniejszy podział swego szczęścia z kimś drugim. Przyznawali, że Albert często wychodził z pokoju swej żony, gdy werter znajdywał się w jej towarzystwie, ale nie czynił tego z nienawiści, czy nawet niechęci dla swego przyjaciela, ale dlatego, że czuł, iż obecność jego cięży werterowi. Ojciec Loty zasłabł i nie mógł wychodzić z domu. Poszła wtedy córce Bryczkę, a ona wyjechała. Był to piękny dzień zimowy, spadł obfity śnieg i okrył wszystko wokół bielą. Werter udał się na drugi dzień do leśniczówki, by odwieźć Lotę, gdyby Albert nie mógł tego uczynić. Piękna pogoda nie zdołała oddziałać na jego usposobienie, dusze mu uciskało straszliwe brzemię, przed oczyma snuły się ponure obrazy, a myśl przechodziła od jednych smutnych rozważań do innych. Ponieważ żył w ciągłej rozterce ze sobą, przeto usposobienie drugich wydało mu się również podejrzane i zmącone. Był przekonany, że nadwerężył stosunek Alberta do żony, polegający dotąd na zupełnym zaufaniu. Robił sobie wyrzuty i odczuwał w głębi duszy niechęć dla Alberta. Wśród drogi rozmyślał nad tym ciągle. Tak, tak, mówił do siebie, zgrzytając zębami, to się nazywa współżycie serdeczne, miłe, przyjacielskie, spokojne i na wierności oparte. Nie, jest to raczej nasycenie i obojętność. Wszakże byle jaki interes ma dlań dużo więcej uroku niż ta czarowna, niezrównana kobieta. Czyż on umie ocenić swe szczęście? Czyż szanuje ją, jak na to zasługuje? Posiada ją, no i cóż z tego? Wiem o tym, jak wiem o wielu innych rzeczach i zdawało mi się, że nawykłem do tej myśli, ale nie. Ona mnie doprowadzi do szaleństwa, do grobów pędzi. A czyż przyjaźń jego dla mnie wytrzymała próbę? Wszakże w przywiązaniu mym do loty dostrzega zamach na swe prawa. W mej serdeczności dla niej dopatruje się wyrzutu. Wiem o tym i czuję to, że nie może mnie znieść i pragnie, bym się oddalił. Obecność moja jest mu ciężarem. Co chwilę przystawał, potem ruszał naprzód i znowu zdawało się, że chce zawrócić, ale kroczył dalej i rozmawiając ze sobą i rozmyślając, znalazł się wreszcie przed leśniczówką. Otworzył drzwi i spytał o komisarza i lotę, ale zastał wielkie poruszenie w całym domu. Najstarszy chłopak powiedział mu, że w Walhajmie zdarzył się tragiczny wypadek, że jeden z chłopów miejscowych został zamordowany. Nie wywarło to na nim wielkiego wrażenia, wszedł do pokoju i zastał lotę w żywym sporze z ojcem, który mimo choroby upierał się jechać, by zbadać sprawę na miejscu. Sprawcy dotąd nie odkryto, znaleziono zabitego rankiem pod drzwiami domu i zgromadzono jeno poszlaki. Nieboszczyk był parobkiem pewnej wdowy, a przedtem służył u niej inny parobek, który opuścił służbę w sposób zupełnie dobrowolny. Werter, posłyszawszy to, zerwał się jak oparzony. – Czyż to możliwe? – zawołał. – Muszę tam iść natychmiast. Nie mógłbym usiedzieć na miejscu. Pośpieszył do Walheimu, po drodze odżyły w nim wspomnienia i nie miał zgoła wątpliwości, że czynu dopuścił się człowiek, z którym nieraz rozmawiał i którego tak polubił. Musiał przechodzić pod lipami, chcąc dostać się do gospody, gdzie złożono ciało i przeraził się na widok znanego uroczego zakątka. Próg, na którym bawiły się zazwyczaj dzieci, pokryty był krwią. Miłość i wierność, owe najszczytniejsze uczucia człowieka, zmieniły się w przemoc i morderstwo. Drzewa były skostniałe, bezlistne, pokrywała je okiść, a piękne żywopłoty otaczające mur cmentarny wyłysiały teraz, zżedły, a w przerwach pomiędzy jednym a drugim krzakiem widniały pokryte śniegiem nagrody. W chwili, gdy się zbliżał do gospody, gdzie była zgromadzona cała wieś, rozległ się nagle krzyk. W dali ukazali się zbrojni, a wszyscy zaczęli wołać, że prowadzą mordercę. Werter spojrzał i pozbył się wszelkiej wątpliwości. Tak, to był parobek, który kochał tak bardzo wdowę. Jego to napotkał niedawno i przekonał się, że trawi go cicha zawziętość i rozpacz. Cóżeś uczynił nieszczęsny! zawołał Werter zbliżając się do więźnia. Parobek spojrzał nań, pomilczał przez chwilę, a potem odparł spokojnie: nikt jej nie dostanie i ona nie wyjdzie za nikogo. Zaprowadzono go do gospody, a Werter oddalił się szybko. Ten straszny wypadek i owo zetknięcie się z nim wywołało w Werterze gwałtowny przewrót. Wyrwało go to ze smutku, zniechęcenia, obojętnej rezygnacji, ogarnęło go niezmierne współczucie i poczuł przemożną chęć uratowania tego człowieka. Wczuwał się w jego nieszczęście, uważał go mimo zbrodni za niewinnego, wżył się do tego stopnia w jego położenie, że pewnym był, iż zdoła przekonać innych. Radby był bronić go niezwłocznie, na usta wybiegały mu już słowa gorącego orędownictwa. Pośpieszył na leśniczówkę i nie mógł się powstrzymać, by po drodze nie wypowiedzieć półgłosem całej mowy. Wchodząc do pokoju, zobaczył Alberta i widok ten zbił go z tropu. Ale opanował się niebawem i z wielkim ożywieniem zaczął przekonywać komisarza. Komisarz słuchał i potrząsał głową, ale, jak się należało spodziewać, wzruszyć się nie dał, mimo że Werter przytaczał z niezmiernym zapałem, prawdą i namiętnością wszystko, co tylko człowiek powiedzieć może na obronę drugiego człowieka. Komisarz nie pozwolił mu nawet dokończyć wywodu, zaoponował żywo i zganił, że może ujmować się za skrytobójcą. Przedstawił, że w ten sposób nie ostałoby się żadne prawo i całe bezpieczeństwo w państwie znikłoby raz na zawsze, a w końcu dodał, że w sprawie tego rodzaju nie może podejmować niczego bez ściągania na siebie wielkiej odpowiedzialności i że niczym nie wolno mu naruszać przepisanego porządku postępowania. Werter nie poddał się jeszcze, ale prosił, by komisarz zamknął oczy na ułatwienie winowajcy ucieczki. I na to w żaden sposób zgodzić się nie chciał. Albert, wmieszawszy się do rozmowy, stanął po stronie teścia. Werter został przegłosowany i zbolały ruszył do domu, usłyszawszy od komisarza po kilkakroć powtórzony smutny wyrok: Nie, nie można go uratować. Jak mu słowa owe utkwić musiały w myśli, widzimy z karteczki pozostałej wśród papierów, a napisanej niezawodnie tegoż samego dnia. Nieszczęsny, nie można cię uratować, widzę dobrze, że nic nas obu uratować nie może. Głębokim wstrętem napełniły Wertera słowa, jakich użył Albert w rozmowie z komisarzem w sprawie więźnia. Dopatrywał się w nich ukrytego żądła przeciwko sobie skierowanego, a mimo, że po namyśle przyznać musiał, iż obaj mieli zupełną słuszność, to jednak wydało mu się, że musiałby się zaprzeć siebie samego, gdyby miał to przyznać. Pośród papierów została kartka odnosząca się do tego, a określa ona najlepiej cały stosunek jego do Alberta. Cóż z tego, że powtarzam sobie ciągle, on jest uczciwym i dobrym człowiekiem, gdy na jego widok mdło mi się robi. I nie mogę dlań być sprawiedliwym. Wieczorem mróz zelżał, a nawet zaczęło zbierać się na odwilż. Przeto lota z mężem wracała do domu pieszo. Po drodze obejrzała się kilka razy, jakby jej brakowało towarzystwa Wertera. Albert zaczął o nim mówić, ganił go, oddając mu jednak sprawiedliwość zupełną. Wspomniał też o nieszczęsnej namiętności jego i wyraził chęć, by go można w jakiś sposób oddalić. Pragnę tego także ze względu na nas, powiedział i proszę cię, nadaj jakiś inny kierunek jego zachowaniu się, przede wszystkim zaś spraw, by nie bywał tak często. Ludzie zwracają na to uwagę, a wiem dobrze, że zaczęto nas już tu i ówdzie brać na języki. Lota milczała, a Alberta dotknęło widocznie to milczenie, gdyż od tego czasu nie mówił z nią już o Werterze, a gdy ona o nim wspomniała, przerywał rozmowę lub nadawał jej inny kierunek. Daremny wysiłek, na jaki się Werter zdobył w obronie nieszczęsnego mordercy, był rozbłyskiem ostatnim dogasającego światełka. Teraz ściśmiło się bardziej jeszcze w smutku i bezczynności. Zabolało go zwłaszcza, gdy posłyszał, że może być wezwany na świadka przeciwko winowajcy, który jął się metody przeczenia wszystkiemu. Przetrawiał teraz w duszy wszystkie niepowodzenia swego życia, przykrość, jaka go spotkała w salonie hrabiego, i wszystkie inne zawody i smutki. Uznał się za. Uprawnionego do bezczynu, bowiem odciętym został od wszelkiej nadziei, od widoków i środków, jakich koniecznie potrzeba, byjąc się praktycznych spraw tego życia. Zatonął zupełnie w dziwnych swych rojeniach, fantazjach i namiętności, w bezustannej monotonii smutnego obcowania z uwielbioną istotą, której spokój mącił wśród ciągłego zmagania się ze sobą bez celu i nadziei powodzenia, zbliżając się coraz to bardziej do ponurego końca. O powikłaniach duchowych, namiętności, nieukojonej szarpaninie i pomysłach oraz o znużeniu życiem świadczą pozostałe listy w sposób tak wymowny, że załączamy je tutaj na dowód. 12 grudnia. Drogi Wilhelmie, znajduje się w stanie, w który popadać musieli niezawodnie ci nieszczęśnicy, o których powiadano, że zostali opętani przez złego ducha. Czasem owładam mną no, coś, co nie jest strachem ni rządzą, jakiś wewnętrzny szał, od którego pęka mi piersi i ściska się gardło. Okropność. Wówczas wybiegam i włóczę się po świecie, mimo strasznych zawiej nocnych tej nieprzyjaznej pory roku. Wczoraj wieczór wyszedłem z domu. Znagła nastąpiła odwilż, słyszałem, że rzeka wystąpiła z brzegów, wylały strumienie i całą ulubioną dolinę moją, aż po Walheim, nawiedziła powódź. Pobiegłem tam po jedenastej w nocy, spoglądając ze skały, miałem straszne widowisko. Oświetlone księżycem rozpętane fale, szalały po polach, łąkach, zagajnikach, cała dolina zmieniła się w smagane burzą jezioro, a wicher piętrzył bałwany. Kiedy księżyc wychylił się znowu z za chmur czarnych, a pode mną tętniły rozdźwięki walących się w przepaść mas wody, wówczas dreszcz mnie przejął i pochwyciła tęsknota. Z rozwartymi ramionami stałem, spoglądając w bezdeń, odetchnąłem z ulgą, i posłałem westchnienie tam, w dół. Obiło mnie rozkoszne pożądanie, by wszystkie cierpienia i całą mękę pogrzebać tam, gdzie szaleją wzburzone fale, ale nie mogłem oderwać nóg od ziemi, nie mogłem skończyć. Czułem, że nie wybiła jeszcze moja godzina. O drogi Wilhelmie, z jakąż radością oddałbym był życie, by jako wicher ów rozedrzeć chmury i objąć w ramiona fale. Ha, czy więźniowi dostać się ma w udziale kiedyś ta rozkosz? Spojrzałem z bólem na to miejsce, gdzie siedziałem ongiś z lotą, pod wierzbą po przechadzce w dzień upalny. Woda zalała je i zaledwo rozeznać zdołałem wieżbę. Więc i ową łączkę loty pomyślałem, i całe obejście leśniczówki, i naszą altankę, wszystko zniszczył, rozpętany żywioł. Nagle zajaśniał promyk przeszłości i zaczęło mi się marzyć jak więźniowi o wielkich trzodach, rozległych łąkach, godnościach i zaszczytach. Stałem. Nie przyganiam sobie tego, gdyż mam odwagę umrzeć. To jest, miałbym. A oto siedzę, niby stara baba pod płotem, zbierająca gałęzie na opał, żebrząca od drzwi do drzwi chleba, byle tylko przydłużyć sobie parę chwil życia. Byle tylko jakoś Przebiedować. 14 grudnia. Nie wiem, co to znaczy, mój drogi, ale zaczynam się bać samego siebie. Wszakże miłość moja dla niej jest święta, czysta, braterska. Czyż odczułem kiedy w duszy jedno bodaj karygodne pragnienie? Nie przysięgnę zresztą. A teraz nachodzą mnie sny. O jakąż słuszność mieli ludzie, przypisując te tak zgoła odmienne przejawy siłom zewnętrznym. Tej nocy nie śmiem ci wyjawić, nawet trzymałem ją w objęciach, tuliłem mocno do piersi i słodkie jej szepczące słowa miłości usta okrywałem niezliczonymi pocałunkami. Oczy my wpatrzone były z upojeniem w jej oczy. Boże. Jakże winnym się czuję. Odczuwam bowiem jeszcze do tej pory tę rozkosz wielką, płomienną, niewysłowioną w całej pełni. Loto, loto. Już koniec ze mną. Zmysły mi się mącą. Od tygodnia nie mogę zebrać myśli, a oczy mam ciągle pełne łez. Nigdzie wytrzymać nie mogę, a wszędzie mi równie dobrze. Niczego nie pragnę. Nie pożądam. Lepiej by było dużo Lepiej bym odszedł. Postanowienie porzucenia świata utrwaliło się w tym czasie i wśród tych okoliczności w duszy Wertera i wzmogło się na sile. Była to dlań ostatnia ucieczka i nadzieja od czasu powrotu do loty, ale powiedział sobie, że nie trzeba się śpieszyć i podejmować lekkomyślnie czynu, który winien być dokonany z całym przekonaniem i możliwie największym spokojem i pewnością siebie. Wątpliwości jego i walki, staczane ze sobą samym, przebijają wyraźnie z kartki, będącej niezawodnie zaczętym listem do Wilhelma, nieopatrzonej datą, a znalezionej również pośród papierów. Jej obecność, jej los i jej współczucie dla mej niedoli wyciskają mi ostatnie łzy i zmuszają do myślenia mój biedny, trawiony gorączką mózg. Pozostaje tylko podnieść firankę i skryć się za nią. Czegóż się jeszcze waham? Czemu zwlekam? Czy dlatego, że nikt nie wie, co tam jest po drugiej stronie, i dlatego, że nie ma stamtąd powrotu? A może dlatego, że jest właściwością naszego umysłu domyślać się chaosu i ciemni w miejscu, o którym nic pewnego nie wiemy? Wkrótce jednak pogodził się. I oswoił z tą smutną myślą, a postanowienie jego stało się silnym i niewzruszonym, o czym świadczy przytoczony poniżej, pełen aluzji, list 20 grudnia. Dziękuję ci, drogi Wilhelmie, że w ten sposób zrozumiałeś moje słowa. Tak, masz słuszność. Lepiej by było dla mnie oddalić się stąd. Niezupełnie podoba mi się twój projekt, bym wracał do was. W każdym zaś razie chciałbym zobaczyć, zwłaszcza że pogoda się ustaliła, mróz tęgi i drogi dobre. Bardzo się cieszę, wieścią, że chcesz tu przybyć, by mnie zabrać ze sobą, ale wstrzymaj się jakieś dwa tygodnie i nie wyjeżdżaj, zanim otrzymasz ode mnie list z wiadomościami nie należy zrywać żadnego owocu przed dniem jego dojrzałości, a dwa tygodnie to okres w pewnych razach długi. Proś matkę, by pomodliła się za syna i powiedz, że proszę, by mi przebaczyła te wszystkie troski, jakich jej przyczyniłem. Widać, przeznaczeniem moim było zasmucać te, której winienem był nieść radość. Bywaj zdrów, drogi mój kochany przyjacielu. Niech cię Bóg darzy błogosławieństwem swoim. Żegnam cię. Trudno zaprawdę wyrazić słowami, co się w czasie owym działo w duszy, loty i jak usposobiona była zarówno dla swego męża, jako też dla swego nieszczęśliwego przyjaciela. Możemy sobie o tym jednak wyrobić pojęcie na podstawie znajomości jej charakteru, a piękna dusza kobieca może się wczuć w jej duszę i przepoić uczuciami, jakie ją ożywiały. Nie ulega żadnej wątpliwości, że była stanowczo zdecydowana oddalić Wertera, a jeśli zwlekała, to jedynie z troskliwości o niego, wiedziała bowiem, jak mu to będzie przykrym, a nawet wprost trudnym do zniesienia. Mimo to musiała się do tego wziąć poważnie czas naglił mąż ni słowem nie wspominał o tym stosunku ona milczała również ale tym bardziej zależało jej na tym by go przekonać czynem że umie ocenić jego zaufanie i godzi się na jego poglądy tego samego dnia kiedy werter napisał przytoczony wyżej list do przyjaciela przyszedł do niej wieczorem i zastał ją samą była to ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia, a Lota zajęta była sporządzaniem zabawek, przeznaczonych dla rodzeństwa na gwiazdkę. Zaczęli rozmawiać o radości malców, a Werter wspomniał czasy, kiedy go samego w zachwyt wprawiał widok drzewka przybranego w cukierki, jabłka i świeczki, ukazującego się z nagła przez otwarte drzwi. Pan także dostanie podarek, ozwała się, pokrywając zakłopotanie miłym uśmiechem. Dostanie pan stoczek i coś jeszcze, ale pod warunkiem, że będzie pan posłuszny. Co to znaczy posłuszny, zawołał zdumiony. W czymże mam być posłuszny, droga Loto? We czwartek wieczór przypada wigilia. Przybędą dzieci, ojciec mój i każdy dostanie podarek. Przyjdzie wówczas i pan także. Ale aż we czwartek, nie prędzej. Werter osłupiał. Proszę być posłusznym, ciągnęła dalej. Proszę pana, idzie o mój spokój. Tak jak było dotąd, trwać dalej być nie może. Odwrócił od niej oczy, zaczął chodzić po pokoju i mruczał przez zęby. Tak trwać dalej nie może. Lota odczuła jego straszny nastrój, to też usiłowała pytaniami skierować na co innego jego uwagę, ale nie udało jej się to nie loto nie ujrzę cię już nigdy zawołał nigdy nigdy dlaczego spytała werterze możemy powinniśmy się nawet widywać tylko bądź pan spokojniejszym o czemuż jest Pan tak porywczy z natury, tak niepohamowany i namiętny w każdej sprawie. Proszę pana, dodała biorąc go za rękę, powściągnij się Pan i pomyśl, ile rozlicznych uciech daje Panu rozum pański i wiedza i talent. Bądź mężczyzną, nie trwaj dalej w smutnej skłonności do osoby, która może jeno boleć nad pańskim losem. Zgrzytał zębami i spoglądał na nią ponuro. Trzymała go za rękę i mówiła dalej: Zdobądź się na chwilę spokoju bodaj, Werterze. Czyż nie widzisz, że się łudzisz? Z rozmysłem gubisz? Czemuż wybrałeś pan mnie właśnie, która do innego należy? Czemu mnie, Werterze? Wydaje mi się, że tylko niemożność posiadania mnie czyni mnie w twych oczach tak pożądaną. Wysunął rękę z jej dłoni i spojrzał na nią niechętnie. To bardzo trafna uwaga, zawołał. Niezmiernie trafna. Czy może Albert jest jej autorem? To krok niezwykle polityczny. Każdy może uczynić to spostrzeżenie, zauważyła i dodała, ale czyż w całym świecie nie ma dziewczyny, która by zaspokoiła potrzebę serca pańskiego? Przezwycięż się pan, poszukaj, a przysięgam, że znajdziesz. Z dawna lęk mnie zbiera ze względu na nas i pana, gdy pomyślę w jakich stosunkach pędzisz życie. Przemusz się, podróż zrobi panu dobrze, werterze, orzeźwi pana, poszukaj kogoś, kto godnym byłby miłości twojej, a potem wróć, byśmy mogli wspólnie zażywać uciech prawdziwej przyjaźni. Słowa pani Loto Odparł z chłodnym uśmiechem, można by wydrukować i zalecić wszystkim stróżom dobrych obyczajów. Ale proszę pani, droga Loto, daj mi jeszcze małą chwilkę czasu, a stanie się wszystko, co trzeba. Proszę pana jeno werterze, powiedziała, nie przychodź przed wigilią. Chciał coś powiedzieć, ale w tejże chwili wszedł do pokoju Albert. Pozdrowili się lodowatym dobry wieczór i zaczęli obaj chodzić po komnacie z zakłopotaniem. Werter zagadnął o czymś obojętnym, ale urwał po chwili. Albertowi nie kleiły się również słowa, spytał żony o pewne dane jej zlecenie, a dowiedziawszy się, że jeszcze nie zostało wykonane, wyrzekł kilka słów oziębłych, a nawet surowych, jak się wydało Werterowi. Werter chciał odejść i nie mógł został do ósmej, czując, że wzbiera w nim niechęć i odraza. Potem, widząc, że nakrywają do stołu, wziął kapelusz i laskę. Albert zaprosił go na kolację, ale Werter, biorąc to za zdawkową grzeczność, odmówił chłodno i wyszedł. Wróciwszy do domu, wziął świecę z rąk służącego, który mu chciał poświecić, udał się do swego pokoju, płakał w głos, mówił sam do siebie, wzburzony przez czas długi, przechadzał się nerwowo po pokoju i rzucił się wreszcie ubrany na łóżko. Służący znalazł go tu o jedenastej, ośmieliwszy się wejść i spytał, czy pozwoli zdjąć sobie buty, zezwolił na to i zabronił mu wchodzić do siebie na zajutrz rano, zanim sam zawoła. W poniedziałek rano, dnia 21 grudnia, napisał do loty list, znaleziony po jego śmierci na biurku i starannie zapieczętowany. Podajemy tutaj większy ustęp z owego listu, gdyż jest to ważny dokument chwili. Loto: Ja chcę umrzeć, to rzecz postanowiona. Donoszę Ci o tym bez wszelkiej romantycznej przesady, spokojnie rankiem tego samego dnia, w którym ujrzę Cię po raz ostatni. Kiedy to czytać będziesz, grób pokrywał będzie martwe zwłoki człowieka, który nie mógł zaznać spokoju, ni szczęścia, człowieka, który do ostatniej chwili życia nie zaznał większej rozkoszy nad rozmowę z tobą. Przeżyłem noc straszną i zaprawdę noc błogosławioną zarazem. Ona to utwierdziła mnie w postanowieniu i skłoniła mnie do tego, że umrę. Gdy oderwałem się wczoraj od Ciebie, przemocą, zmysły me ogarnęło straszliwe wzburzenie. Okropny ból ściskał moje serce, a myśl o owym beznadziejnym, smutnym życiu, przy Twym boku owiała mnie grobowym zamrozem. Zaledwo na poły przytomny doszedłem do mieszkania i padłem na kolana. Bóg dobrotliwy użyczył mi ostatniego pokrzepienia, zesłał mi dar gorzkich łez. Pomysły, zamiary najdziksze szalały niby wichry w mej duszy, aż w końcu ustaliła się w niej ostatnia, jedyna, niezachwiana myśl, że umierać trzeba. Położyłem się spać i oto rano w świetle jawy myśl ta tkwi tak samo silnie, potężnie w mym sercu. Umrę. To nie jest rozpacz, to świadomość, że brzemie doniósł do kresu i że za ciebie składam ofiarę. Tak jest loto nie mam potrzeby przemilczać tego jedno z nas trojga musi zginąć a przeto postanowiłem że zginę ja tak droga moja różne myśli szarpały me biedne serce i wiły się w nim chciałem zamordować twego męża ciebie wreszcie siebie i tak się niech stanie gdy o pięknym letnim wieczorze staniesz na wzgórzu, wspomnij wówczas, jak często szedłem ku tobie z doliny. Potem spojrzyj ku grobowi memu, na którym wiatr kołysać będzie wysoką trawę, oblaną promieniami zachodu. Zaczynając ten list, byłem spokojny. Teraz jednak, gdy mnie otoczyły żywe wspomnienia, płaczę jak dziecko. Około dziesiątej. Przywołał werter służącego i ubierając się, oświadczył mu, że za dni kilka wyjedzie. Przeto powinien wytrzepać ubrania i przysposobić do zapakowania. Polecił mu także popłacić wszystkie rachunki, odebrać kilka wypożyczonych książek, a wreszcie zaopatrzyć na dwa miesiące z góry w biedaków, którym co tygodnia dawał drobne kwoty. Kazał sobie przynieść do pokoju obiad, a potem pojechał konno do komisarza. Jednakże nie zastał go w domu. Zamyślony chodził po ogrodzie i przepajał się smutnymi wspomnieniami przeszłości. Dzieci obsiadły go niebawem, chciały rozruszać, zaczepiały go, skakały i opowiadały, że gdy minie jutro i jeszcze jedno jutro, a potem jeszcze jeden dzień, pójdą do loty po podarki gwiazdkowe, o których roiły cuda w swej dziecięcej wyobraźni. Jutro. Zawołał wraz z nimi, i jeszcze raz jutro, i jeszcze jeden dzień. Ucałował wszystkie serdecznie i chciał wyjść, ale jeden z malców objawił chęć powiedzenia mu czegoś na ucho. Kiedy się pochylił ku niemu, chłopak zdradził mu tajemnicę, że starsi bracia napisali prześliczne i długie powinszowania noworoczne: jedno dla ojca, drugie dla Alberta i Loty, a trzecie dla pana Wertera. Mieli je wręczyć rankiem w nowy rok. Wzruszyło go to, rozdał pomiędzy dzieci po trochu groszy, dosiadł konia, zostawił pozdrowienie dla komisarza i odjechał ze łzami w oczach. Około piątej wrócił do domu, kazał służącej dołożyć drzewa na kominek i podtrzymywać ogień aż do wieczora. Służącemu polecił. Spakować do kufra książki i bieliznę i starannie oszyć pokrowcami ubrania. Potem siadł i napisał prawdopodobnie ten ustęp listu do Loty. Nie spodziewasz się mnie. Sądzisz, że usłucham i przyjdę dopiero w wieczór wigilijny. Nie, Loto. Dziś albo nigdy. W dniu wigilii będziesz trzymała w rękach ten papier. Będziesz drżała. I oblewała go drogimi łzami twymi. Chcę i muszę. O, jakże mi dobrze, żem się zdecydował. W dziwny zaiste stan popadła Lota. Po ostatniej rozmowie z Werterem uczuła, jak trudno jej będzie znieść rozłąkę z nim, jak bardzo on będzie cierpiał z tego powodu. Mimochodem wspomniała wobec Alberta, że Werter nie zjawi się przed wieczorem wigilijnym. Albert pojechał konno do pewnego urzędnika w sąsiedztwo dla załatwienia jakiejś sprawy i miał u niego przenocować. Została w domu sama, bo nikogo z rodzeństwa nie było u niej. Puściła to wodze myślą i zatopiła się w rozmyślaniach nad bieżącymi sprawami. Myślała nad tym, że oto połączona jest na zawsze z mężem, którego miłości i wierności pewna była, którego też kochała prawdziwie. Jego spokojne usposobienie i nieposzlakowany charakter stanowiły nieoceniony dar nieba i mogła swe szczęście na nich budować każda uczciwa i dzielna kobieta, oceniała należycie czym jest dla niej, jak i dla rodzeństwa. Z drugiej strony Werter stał się jej niewypowiedzianie drogim. Od pierwszej chwili znajomości z Nim przejawiło się łączące ich podobieństwo duchowe, a długie obcowanie z Nim i mnóstwo przeżytych wspólnie chwil wywarło na nią wpływ niezatarty i opalowało serce. Nawykła dzielić się z Nim każdą ciekawszą myślą czy wrażeniem, to też rozłąka z Nim spowodować musiała niezmiernie dotkliwe uczucie pustki, której bodaj że nic wypełnić nie mogło. O czemuż nie mogła go w jednej chwili zmienić w brata? Jakże czułaby się szczęśliwą? Potem zapragnęła ożenić go z jedną ze swych przyjaciółek i naprawić stosunek jego do Alberta. Zaczęła w myśli przechodzić po kolei wszystkie swe znajome, ale w każdej odkrywała jakąś wadę i nie znalazła żadnej, której by go oddać miała odwagę. Podczas tych rozmyślań, Odczuła dopiero głęboko, choć niezupełnie jeszcze jasno, że całą duszą i sercem pragnie zachować go dla samej siebie, a jednocześnie powiedziała sobie, że nie może tego uczynić, gdyż nie wolno się na to poważyć. Zazwyczaj radziła sobie ze smutkiem bardzo łatwo, dziś nie mogła się otrząsnąć z przygnębienia i czuła, że siła wewnętrzna zamyka jej drogę do szczęścia. Serce jej się ścisnęło a ciężka chmura okryła jej czoło było około siódmej, gdy nagle posłyszała kroki na schodach i poznała po i głosie wertera, który o nią pytał. Serce zabiło jej gwałtownie i, rzec możemy, po raz pierwszy uczuła takie wzruszenie za jego przybyciem. Chętnie byłaby kazała powiedzieć, że przyjąć go nie może. A gdy wszedł, z namiętnością i pomieszaniem zawołała: Nie dotrzymałeś pan obietnicy, niczego nie obiecywałem, odrzekł, powinieneś pan był usłuchać przynajmniej mojej prośby, powiedziała. Szło przecież o wspólne nasze dobro. Nie wiedziała dobrze, co mówi, a także nie zdawała sobie sprawy ze swych czynów, gdy posłała służącą do kilku przyjaciółek z prośbą, by przyszły, aby tylko nie pozostawać sam na sam z Werterem. Położył na stole przyniesione książki, spytał o inne, a Lota pragnęła, by przyjaciółki przybyły jak najprędzej, to znowu by nie przychodziły wcale. Służąca wróciła z wiadomością, że obie przepraszają, ale przyjść nie mogą. Chciała posadzić w sąsiednim pokoju służącą z robotą, ale zaniechała tego. Werter chodził po pokoju, ona zaś przystąpiła do fortepianu i zaczęła grać menueta, ale nie szło jej to. Opanowała się, usiadła spokojnie przy werterze, który zajął zwykłe swoje miejsce. Nie ma pan nic do czytania? Spytała. Nie miał nic. Tam, w mojej szufladzie, powiedziała, leży pański przekład kilku pieśni Osiana. Jeszcze nie czytałam, bo miałam nadzieję, że usłyszę to z ust pańskich, ale dotąd nie przyszło do tego. Uśmiechnął się i przyniósł rękopis. Dreszcz nim wstrząsnął, gdy go brał do ręki, a gdy nań spojrzał, łzy mu napełniły oczy. Usiadł i zaczął czytać. Gwiazdo wieczorna, jakże cudnie błyszczysz na zachodzie, wynurzając promienną głowę z chmur i tocząc się z wolna ku dalekim wzgórzom. Czegoż upatrujesz na pustoci? Ucichły wichry rozpętane, a z dali do lata szmer siklawy, toczącej fale wód, po ostrych zboczach skał, owady z brzękiem unoszą się ponad polami. Za czymże patrzysz, opromienista? ale ty uśmiechasz się i idziesz radośnie otaczają cię fale i kąpią Twe rozkoszne włosy. Bądź błogosławione światło pokoju, błyszcz promieniu duszy osjana. Jawi mi się moc ogromna, widzę pomarłych druchów moich, gromadzą się na loże, jako to czynić nawykli za dni, które przeminęły. Nadciąga fingal, podobny przepojonemu wodą słupowi mgły. Wokół niego bohaterzy, o, patrz, idą też bardowie pieśni, siwy ulin, wspaniały ryno, czarowny pieśniarz alpin i żałosna cicha minona. O jakże zmieniliście się, przyjaciele, od onych szczęsnych dni na Selmie spędzanych, kiedy to współzawodniczyliśmy ze sobą o berło pieśni. Jak powiew wiosenny ugina cicho szemrzące trawy wzgórza, tak zmienił was czas. Wystąpiła naprzód przecudna Minona, oczy miała spuszczone, oczy pełne łez. Szarpał raz po raz jej bujny włos wiatr swawolny, polatujący od strony wzgórz. Smutek objął duchy bohaterów, gdy podniosła czarowny głos, gdyż wspomnieli widwany często grób salgara i ponure białej kolmy komnaty. Kolma śpiewa na pustym wzgórzu harmonijnym głosem. Salgar przybyć obiecał, ale wokół zaległa tymczasem noc. Słuchajcie, co śpiewa kolma siedząca samotnie na wzgórzu. Kolma, wokoło noc. Samotna opuszczona siedzę na wzgórzu wśród burzy. Wicher hula po szczytach, strumienie ze skał się toczą. Nie mam ochrony przed deszczem nijakiej. Ja samotna na wzgórzu opuszczona wśród burzy. Wynić księżycu jasny, z chmur ciemnych opony Rozetlijcie się gwiazdy na niebie Niechaj mnie promień jakiś zawiedzie tam Kiedy kochanek mój spoczywa po łowach Łuk przy nim leży z nienapiętą cięciwą A wokół psy zadyszane A ja tu muszę siedzieć samotna i opuszczona Na skalę ponad obrosłym krzewami strumieniem Ryczy burza, szemrze woda Nie słyszę głosu kochanka i czemuż zwleka mój Salgar? Czyż zapomniał danego mi słowa? Wszakże to owa skała, owo drzewo i ów potok. Obiecałeś tu przybyć, gdy noc zapadnie. Ach, gdzież to zabłąkał się, Salgar, mój miły. Wszak z tobą iść chciałam daleko, porzucić dumnego ojca i braci. Od dawna wrogami są sobie rody nasze, ale myśmy sobie nie wrogi, Salgarze. Ustań na chwilę wichrze, zamilknij falo na chwilę, niech głos mój tętni, pobłoni, niechże posłyszy mój wędrowiec, salgarze, to ja wołam, salgarze, tutaj jest drzewo i chata, salgarze kochanku jedyny, czekam, przecz zwlekarz mój luby, już księżyc połyska na niebie. Fala się ściele w dali, a skały się czernią na wzgórzu. Nie widzę go nigdzie na szczytach, a psy nie głoszą, że idzie. Tu sama czekam daremno. I któż są ci leżący w dole na trawie? Czy to kochanek, czy brat? Mówcie, przyjaciele, omówcie, milczą, nie rzeką ni słowa. O jakiś strach wzbiera mi w duszy. Ach! Oni nie słyszą, pomarli, ich miecze czerwone od walki. O bracie mój, bracie jedyny, czemuś mi zabił Salgara? Salgarze, czemuś mi brata zarąbał? Tak was kochałam obu. Ty byłeś tak piękny na wzgórzu pośród tysięcy, a on tak straszny we walce. Odpowiadajcież mi, drodzy moi, wszakże słyszycie mój głos. Ach! Oni milczą jak groby, milczą na wieki, a ona ich zimne jak ziemia. Mówcież, duchy pomarłych, mówcie ze skalisk pagórka, ze szczytów gór niebosiężnych, mówcie, nie boję się słuchać. Gdzieżeście poszli Należy. W jakiejże górskiej pieczarze mam was szukać? Omówcie, nie słyszę w wichrze ni słowa, burza nie niesie mi głosu, nie ma, ach, nie ma odzewu. Siedzę oto pogrążona w rozpaczy i czekam ranka ze łzami wykopcie grób przyjaciele pomarłych ale nie zamykajcie go aż przybędę życie me znika jak sen czemużbym przybyć nie miała Tutaj zamieszkam z przyjacioły moimi nad potokiem dzwoniącym o skałę. Kiedy ciemność wzgórze ogarnie, a wicher z pustki przyleci, powstanie duch mój w wichrze i płakał będzie przyjaciół pogasłych. Strzelec głos mój posłyszy w swej chacie, trwoży się go, ledzi kocha, bowiem słodki to głos mój, co biada przyjaciół obu kochanych. Taki był twój śpiew, ominono. Cudna, rumieniąco się curo Tormana, łzy nasze płakały kolmy, a duszę nam żałość okryła. Ulin z harfą wystąpił i śpiewał pieśń Alpina. Alpina głos cudny był, a dusza ryna promieniem ognistym. Ale spoczęli już w ciasnym przybytku, a głosy ich przebrzmiały na Selmie. Raz Ulin z łowów powrócił, zanim polegli rycerze. Posłyszał ich turniej śpiewaczy na wzgórzu. Pieśń była łagodna i smutna. Biadali nad zgonem Morara, pierwszego pośród rycerzy. Dusza jego była, by dusza Fingala, miecz jego niby miecz oskarowy. Ale poległ, a ojciec biadał okropnie i łzami płynęły oczy minony siostry wielkiego Morara. Cofnęła się przed pieśnią ulina, by księżyc na zachodzie, co wiedząc, iż burza nadciąga, kryje przecudną głowę w chmurze. Uderzyłem w struny harfy wraz z ulinem, by zawieść śpiew żałośliwy. Ryno. Przeminął deszcz i burze, pogodna wróciła pora, a chmury wiatry zgoniły. Słońce biegnie po niebie, raz po raz oświeca wzgórze, a strumień czerwienią oblany toczy się ze skał w dolinę. Słodki twój poszum, strumyku, ale słodszy głos, który do mnie dolata. To głos Alpina, płaczącego zmarłych rycerzy. Głowę mu wiek starczy pochyla, czerwone oczy ronią żałosne łzy. Alpinie, wyborny pieśniarzu, dlaczegoś samotny na milczącym wzgórzu? Dlaczego biadasz jak wicher szumiący po lesie, jak fala na dalekim wybrzeżu? Alpin Uzy moje, oryno, płyną umarłym, głos mój dla tych, którzy mieszkają pod ziemią. Smukły jesteś na wzgórzu, piękny pośród synów rozłogu, ale polegniesz, jak morar, a na grobie twoim płaczek usiędzie. Zapomną o tobie wzgórza, łuk twój daremnie leżeć będzie, nie napięty. Szybki byłeś jak jeleń, moraże, na wzgórzu, straszliwy jak ognie nocne na niebie. Gniew Twój się miotał jak burza, miecz Twój w walce był jako błyskawica ponad rozłogiem. Głos Twój huczał, by strumień wezbrany po skałach, jak grzmot po roztoczach gór w dali. Iluż padło od siły ramienia Twojego, pożarł ich płomień gniewu Twego, moraże, a kiedy wracałeś z boju, jakże spokojne było Twe lico, oblicze twoje jako słońce po burzy, jako księżyc w toniach nocy, dusza Twa spokojna była niby jezioro, kiedy położy się wiatr i uciszy. Ciasnym jest teraz Twoje mieszkanie, ciemność w grodzisku zalega. Trzech kroków starczy, by zmierzyć Twój grób o bohaterze, któryś tak wielkim był pierwej. Cztery kamienie u szczytu omszałe, oto jedyna po Tobie pamiątka. Drzewo bezlistne, wysoka trawa wiatrem kładziona na ziemi oto wszystko, co strzelcowi wskazuje, gdzie grób mocarnego morara. Nie masz matki, by płakała Twej straty. Na Twym grobie łez nie roni dziewczyna miłosnych. Zmarła ta, która dała Ci życie, poległa wielka córka morglana. Kimże jest ów mąż na kiju wsparty? Czyjąż to głowę okrywa wieku świzna? Czyjesz oczy czerwone od łez? To ojciec Twój o moraże. Ojciec, który nie miał innego syna prócz Ciebie usłyszał o twojej sławie wojennej dowiedział się iluś położył wrogów zaprawdę wie on o sławie twojej rycerzu a nie wie o ranach twoich morarze płacz syna ojcze morara ale syn twój ciebie nie słyszy głębokim snem są ujęci pomarli nisko na piasku złożone ich głowy nigdy nie da on baczenia na głos twój sędziwy nie zbudzi go twoje starcze wołanie o kiedyż znijdzie w ciemnicy grobów poranek i kiedyż zatętni zmarłym rozkaz wstań zdobywco mocarzy i wodzu żegnam cię najszlachetniejszy wśród ludzi nigdy nie ujrzą cię pola nigdy ponury las nie rozbłyśnie migotem twego oręża nie zostawiłeś syna ale pieśń przekaże potomnym twe imię dowiedzą się o tobie ci co żyć będą na świecie posłyszą o poległym moraże Rozgłośnie niósł się żal bohaterów najdonośniej brzmiały westchnienia Armina pierś rwące wspominał śmierć syna swojego który zginął o życia świtaniu blisko usiadł przy bohaterze Karmor książę tętniącego galmalu Czemuż słychać łkania Armina i jęki? zapytał. czegóż tutaj płakać należy? Czyż nie płynie pieśń i nie brzmią akordy, od których rozpływa się dusza z rozkoszy? Są one niby lekka mgła, co wyłaniając się z fali jeziora, przysłania rosą łąkę, ale słońce potęgą swą odgania mgłę z powrotem. Czemuż tak żałośliwym cię widzę, Arminie, władco gormy jeziorem oblanej? Biadam, zaiste biadam, i niemała przyczyna mojej rozpaczy. O Wielki Karmoże, nie straciłeś Ty nigdy syna, nie zmarła ci córka urocza. Kolgar żyje waleczny i ani raz wszystkich najkraśniejsza, kwitną gałęzie domu Twego karmorze, ale Armin jest ostatnim z rodu Twojego. Ciemna jest łożnica twoja, Odauro, Ciężki jest sen twój w mogile, Kiedyż obudzisz się z pieśnią, Kiedy zanucisz przepięknym swym głosem. Hej, zbudźcie się, wichry jesienne, Hej, lećcie burzą po błoni, Zachuczcie potoki, Zadzwońcie, zaszumcie w dębu, W koronach mocarne huragany. Idź poprzez poszarpane rozpędzonych chmur Rozłogi, księżycu, Kryjąc się w cieniu, To znów ukazując swe lico, pobladłe przypomnijcie mi ową noc okropną i straszną w której poginęły me dzieci bo kiedy padł arindal potężny daura z miłości umarła piękną byłaś dauro córko moja piękna jak księżyc na wzgórzach fury biała jak świeżo spadły śnieg słodka jak rzeźwe powietrze mocarny był twój łuk arindalu chybka włócznia twa w polu spojrzenie twe jak mgła na fali tarcz niby ognista chmura wśród burzy Słynny bojami armar przybył, chciał posiąść miłość Daury, a ona nie opierała się długo, piękne nadziei roili ich przyjaciele. Erat, syn od gala, rozgorzał gniewem, albowiem armar zabił mu brata w boju. Przybył w przebraniu żeglarza. Piękna była łódź jego na fali, białe miał od starości włosy, spokój na poważnym obliczu. O najpiękniejsza z dziewcząt powiedział: Uroczo Curo Armina, oto tam, na skale, niezbyt daleko wśród morza, gdzie czerwienią się źrałe owoce na drzewie, tam armar czeka na — Przybywam zawieść kochankę przez fale w objęcia kochanka. Poszła z nim chętna, wołając lubego armara, ale jeno echo od skału odbite odpowiedzi jej dało. — Armarze, armarze kochany, czemuż mnie dręczysz okrutnie? Posłuchaj synu Arnata, to Daura, to Daura cię wzywa. Zdradziecki Erat, śmiejąc się, pobiegł ku lądowi, a ona wołała rozpacznie, to ojca swego to brata, Arindalu, Arminie, czyż żaden z się z was nie pojawi na mój ratunek? Głos jej przeleciał przez morze. Syn mój, Arindal, stąpił ze wzgórza, dźwigając zdobycz strzelecką. U boku chrzęściły mu strzały, w ręku swój łuk dzierżył, a pięć wielkich psów o czarno-szarej sierści biegło koło niego. Ujrzał na brzegu zuchwałego Erata, pochwycił go i przywiązał do dębu. Mocno skrępował mu lędźwie, a więzień żałośnie jęczał. Arindal popłynął w łodzi po falach, by przywieść Daurę ze skały. Nadszedł Armar, a zapłonąwszy gniewem, wypuścił szaropiórą strzałę. Warknęła w przelocie i utknęła w sercu Twym o Arindalu, mój synu. Miast zdrajcy Erata zginąłeś. Łódź przybiła do skały. On padł w nią i skonał. U stóp Twych o Dauro nieszczęsna popłynęła krew brata Twego bałwany łódź roztrzaskały, Armar rzucił się w morze, by ocalić swą daurę lub zginąć. Ale fale się rozpętały, pchnięte uderzeniem wichury od wzgórza, znikł w nich i nie wypłynął już wcale. Słyszałem rozpaczne skargi mej córki na skale, morzem oblanej. Wołała donośnie i długo, lecz ojciec jej nie mógł ocalić. Przez całą noc stałem na wzgórzu i widziałem ją w nikłej po świecie księżyca. Przez całą noc słyszałem okrzyki poprzez wichru poświsty i szmer deszczu, co siekł ostro o skały. Nim ranek zaświtał, osłabł jej głos, zamarł wśród traw i skał, jak powiew wieczorny. Nie mogąc znieść brzemienia rozpaczy, umarła i zostawiła armina samego. W niwecz się odtąd obróciło moje męstwo bojowe, zagasła ma sława pośród dziewcząt na zawsze. Kiedy nadciąga burza straszna od gór, a wicher północny piętrzy spienione fale, siadam nad roztętnionym brzegiem i patrzę ku skale na morzu. Często kiedy księżyc zapada, widzę duchy mych dzieci, majaczące w oddali, objęte bratnim uściskiem. Łzy rzuciły się z oczu loty nie mogła ulżyć inaczej swemu uciśnionemu sercu, a werter czytać przestał. Odrzucił rękopis, pochwycił jej dłoń i zapłakał gorzko. Lota oparła głowę na drugie ręce i ukryła twarz w chustce. Wzruszenie wielkie ogarnęło oboje. Odczuli własną niedolę i los bohaterów bardzo żywo, czuli to z połem i łzy ich zmieszały się razem. Werter zbliżył płonące usta do ramienia loty. Zadrżała, chciała się usunąć, ale ból i współczucie zaciężyły jej ołowiem. Westchnęła głęboko, by przyjść do siebie i, łkając prosiła, by czytał dalej. Głos jej miał dźwięk niebiański. Wertera przebiegło drżenie, serce mu pękało w piersiach, podjął manuskrypt i czytał złamanym głosem. Czemu mnie budzisz wiośniany powiewie, owiewasz mnie tchnieniem miłości i mówisz: Zraszam cię kroplami rosy, daremnie. Czas mego więdnienia nadchodzi, już idzie burza, która zwieje liście z moich gałęzi. Jutro nadejdzie wędrowiec, który mnie widział w całej krasie, oko jego będzie mnie szukać po dalekiej pustoci i nie znajdzie. Słowa te zwaliły się brzemieniem na nieszczęsnego Wertera. Rzucił się przed lotą na kolana, zrozpaczony, pochwycił jej dłonie, przycisnął do oczu, do czoła, a przez duszę jej przemknęło przeczucie strasznego postanowienia, z jakim się nosił. Utraciła władanie sobą, dłoń jego przycisnęła do piersi, pochyliła się ku niemu boleśnie i policzki ich zetknęły się ze sobą. Świat znikł im sprzed oczu, otoczył ją ramieniem, przycisnął do siebie i okrywał drżące, szepcące coś usta namiętnymi pocałunkami. – Werterze – powiedziała zdławionym głosem, odwracając się od niego. – Werterze – słabym ruchem odsuwała go od swej piersi. – Werterze – zawołała silniej, przychodząc do siebie. Nie mógł się jej oprzeć, wypuścił ją z uścisków i padł jej u nóg, obejmując stopy. Zerwała się zmieszana, drżąca i zawołała na poły gniewie na... i zawołała na poły gniewnie, na poły miłośnie. To raz ostatni werterze, nie zobaczysz mnie nigdy. Objęła nieszczęsnego spojrzeniem, niewysłowionej miłości wybiegła do sąsiedniego pokoju, i zamknęła drzwi za sobą werter wyciągnął za nią ramiona, ale nie miał odwagi jej zatrzymać. leżał na ziemi z głową opartą o kanapę i w tej pozycji przetrwał dobre pół godziny, aż go przytomnił szmer jakiś weszła służąca by nakryć do stołu zaczął chodzić po pokoju tam i z powrotem, a gdy służąca wyszła podszedł do drzwi gabinetu i powiedział z cicha lotto. Loto, słowo tylko: chcę cię pożegnać. Milczała. Czekał, prosił i czekał. Wreszcie oderwał się przemocą od drzwi i zawołał: Żegnam cię, loto. Żegnam na zawsze. Znalazł się u bramy miasta. Strażnicy znali go, przeto przepuścili bez słowa. Wałęsał się w szarudze mokrego śniegu i dopiero koło jedenastej wrócił do domu. Służący zauważył, że pan jego nie ma kapelusza, ale nie śmiejąc o tym wspomnieć rozebrał go. Całe ubranie było mokre. Znaleziono potem kapelusz na urwisku skalnym, zwieszonym ponad doliną i dziwiono się bardzo, jak Werter mógł się tam dostać wśród ciemnej, dżdżystej nocy i nie spaść. Położył się i spał długo. Służący, który na zawezwanie przyniósł mu nazajutrz rano kawę, zastał go piszącego. Był to następujący ustęp listu do loty. Po raz ostatni tedy. Po raz ostatni otwarłem oczy. Nie ujrzą one już słońca. Ach, nie ujrzą, bo niebo zaległy mgły szare. Okryjże się żałobą przyrodą. Syn twój, przyjaciel, kochanek wstępuje w grób. Loto, uczucie to nie da porównać się z niczym, a jednak najpodobniejsze to jest do snu powiedzieć sobie: Oto ostatni dzień. Ostatni. Loto, nie rozumiem słowa ostatni. Wszak żyje i trwam w całej sile mojej a jutro będę leżał wyciągnięty na ziemi w wiecznym uśpieniu co znaczy umierać śnimy mówiąc o śmierci widziałem umierających ale ludzka natura jest w tak ciasne ujęta szranki że nie wyrozumie początku i końca swego istnienia teraz jeszcze ma jakiś sens słowo ja mój ty twój ach tak twój Jedyna, ale nadchodzi chwila, która rozdzieli nas, odsunie, może na wieki nawet od siebie. Nie, loto, nie. Jakżebym ja mógł przestać istnieć, jakżebyś ty zniknąć mogła? Wszakże istniejemy. Zniknąć? Co to znaczy? Słowo to jeno puste słowo i nie czuję go sercem moim. Umrzeć, być zakopanym w zimnej ziemi, w ciasnym, ciemnym grobie? Miałem przyjaciółkę, opiekowała się mną w dziecięcych latach, gdy byłem tak bezsilny. Umarła. Odprowadziłem na cmentarz jej zwłoki, stałem nad grobem, gdy spuszczono trumnę, słyszałem szelest wyciąganych spod niej sznurów, potem padać zaczęły grudki, bębniąc straszliwie potrumnie, potem waliła się z łoskotem ziemia, coraz wyżej, wyżej, aż grób zasypano. Upadłem na kolana obok mogiły, wzruszony, przejęty, strwożony, wzburzony duchowo. Ale nie mogłem tego pojąć, nie mogłem zrozumieć, że ze mną będzie to samo. Śmierć, grób? Nie, nie rozumiem tych słów. O przebacz mi, przebacz, co się stało wczoraj. Powinno to było stać się ostatnią chwilą mego życia. O ty anielska istoto. Po raz pierwszy, bez wątpienia, po raz pierwszy uczułem rozkosz w najtajniejszych głębiach mej duszy. Kocha mnie, kocha, snuło mi się, pali mi jeszcze dotąd wargi święty żar, bijący z ust twoich, płomienną rozkoszą przeniknione jest serce moje. Przebacz mi, przebacz. Wiedziałem, że mnie kochasz, poznałem to po pierwszym zaraz pełnym duszy spojrzeniu twoim, po uścisku ręki. Ale gdym się oddalił, a za powrotem zastałem Alberta u Twego boku, popadłem znowu w niepokój i zwątpienie. Czy pamiętasz kwiaty, przysłane wówczas, kiedy z powodu obecności różnych niemiłych ludzi nie mogłaś zamienić ze mną słowa ani uścisku dłoni? Przez pół nocy klęczałem przed tymi kwiatami, bo były mi rękojmią Twej miłości. Ale ach Uczucie to rozproszyło się z wolna, jak ulata z duszy wiernego poczucie łaski Boga, której mu z całą niebiańską dobrocią użyczono w świętym widzialnym znaku. Wszystko to przemija, ale wieczność cała nie ugasi żaru życia, którego nabrałem wczoraj z ust Twoich i którym jestem przepojony. Kochasz mnie. Ramię moje cię objęło, usta me spoczęły na twych wargach szepcących słowa upojne. Jesteś moja, tak, moja jesteś loto na wieki. I cóż stąd, że Albert jest twoim mężem? Mężem? A więc w oczach tego świata jest to grzechem, że cię kocham? Że pragnę cię wyrwać z jego ramion? Grzech? Dobrze, ukażę się prze to sam za to, że grzechu tego wychyliłem puchar niebiański do dna, że się napiłem nektaru życia i siły nabrałem w serce. Od onej chwili jesteś moja, Loto, moja. Uprzedzam cię, udaję się do naszego wspólnego ojca, użalę się przed nim, on mnie pocieszy i ukoi. Potem przyjdziesz ty, wybiegnę naprzeciw ciebie, pochwycę w ramiona i już nie rozłączymy się nigdy. Objęci wieczystym uściskiem w obliczności Boga. Nie są to rojenia, nie jestem w obłędzie, tylko rozjaśniły się myśli moje tu nad grobem. Nie przeminiemy, zobaczymy się. Zobaczę Twoją matkę, zobaczę, odnajdę i wypłaczę cały ból serca na jej łonie. Twoją matkę, twój pierwowzór. Około jedenastej. Spytał Werter służącego, czy Albert powrócił, a służący odparł, że widział, jak odprowadzano do stajni jego konia. Wówczas wręczył mu Werter otwartą kartkę, zawierającą te słowa: Bardzo proszę, by mi pan pożyczył swych pistoletów, gdyż wybieram się w podróż. Łączę uprzejme pozdrowienie. Lota bardzo źle spała tej nocy rozstrzygnęło się to czego się obawiała i to w sposób tak zgoła niespodziewany że nie mogła tego przewidzieć napełniło ją to przerażeniem zazwyczaj spokojna w poczuciu swojej niewinności i umiejąca sobie radzić popadła w gorączkowe wzburzenie a gwałtowne uczucia wstrząsały jej sercem nie wiedziała czy żar objęć wertera jeszcze odczuwa czy oburza się jego zuchwalstwem czy może cierpi porównując swój obecny stan duchowy z poprzednią swobodą pewnej siebie niewinności i beztroskiego zaufania w swe siły nie wiedziała jak ma się zachować wobec męża rozmyślała czy ma mu opowiedzieć to całe zajście które opisać mogła a jednak nie śmiała tak długo nie poruszali tego tematu, czyż więc miała pierwsza przerwać milczenie i w tej właśnie zgoła niesposobnej chwili uczynić mężowi tak niespodziane odkrycie? Była pewna, że sama wiadomość obytności Wertera będzie dla niej nader niemiła. Cóż mówić o niespodzianej katastrofie? Czyż była nadzieja, by mąż patrzył na całą rzecz z właściwego punktu i osądził ją bez uprzedzenia? a z drugiej, czyż pragnęła naprawdę, by wszystko wyczytał w jej duszy? Nie mogła zdobyć się przy tym na zatajenie przed mężem pewnych uczuć, gdyż nie uczyniła tego dotąd nigdy i była wobec niego zawsze krystalicznie czysta, otwarta i pełna zaufania. Wszystko to trawiło ją niezmiernie i wprowadzało w zakłopotanie, a myśli jej wracały ciągle do Wertera, który był dla niej stracony, z którego stratą pogodzić się nie mogła, a którego niestety pozostawić musiała własnemu losowi. Czuła, że Werterowi, gdy ją utraci, nie pozostanie już nic na świecie. O jakże ciężył jej teraz ów zastój w stosunkach przyjacielskiej ufności, jaki od pewnego czasu panował pomiędzy nią a mężem. Nie odczuwała go zrazu, ale teraz przekonała się, że węzła tego rozciąć nie można w krytycznym momencie, od którego zależało wszystko. Tak się dzieje zawsze, jeśli ludzie rozumni zaczynają milczeć z powodu pewnej tajonej różnicy poglądów, gdy jedno i drugie rozważa osobna swą słuszność i brak słuszności strony drugiej, a stosunki pomotają się w sposób nie do rozplątania. Gdyby trwali dotąd w dawnej zażyłości lub nawiązali te nici przed jakimś czasem na nowo, wówczas miłość i wzajemne pobłażanie byłyby tak żywe, że serca nie miałyby co taić, a wówczas może mogłaby uratować przyjaciela sprawę komplikowała jeszcze jedna okoliczność werter jak wiemy z jego listów nigdy nie czynił tajemnicy z tego że pragnie ten świat porzucić albert spierał się z nim o to często a rzecz ta bywała też tematem rozmowy loty z mężem Albert żywił głęboką odrazę do czynu tego rodzaju, a przy tym z podnieceniem, nielicującym zgoła z jego usposobieniem dał do poznania, że ma powody niedowierzania w szczerość takiego zamysłu, raz pozwolił sobie nawet na żart i wpoił tę swoją niewiarę żonie. Uspokajało ją to, co prawda, z jednej strony, gdy jawił jej się w myśli smutny obraz takiego zakończenia sprawy, ale z drugiej przeszkadzało jej bardzo w zwierzeniu się przed mężem z obaw, jakie ją w tej chwili dręczyły. Albert powrócił, a Lota wyszła naprzeciw niego pośpiesznie. Nie był w humorze, nie załatwił interesu. Urzędnik okazał się upartym, drobnostkowym człowiekiem, a zła droga wprawiła go również w rozdrażnienie. Spytał czy coś nie zaszło, a ona odparła z niezwykłym pośpiechem, że wczoraj wieczór był Werter przez godzinę. Spytał czy przyszły listy, a Lota odparła, że list i kilka pakietów ma u siebie w pokoju. Udał się po nie, a Lota została sama. Obecność człowieka, którego kochała i ceniła, uczyniła na niej silne wrażenie. Uspokoiło ją wspomnienie jego szlachetności, miłości i dobroci. Uczuła potrzebę pójść za nim, wzięła przeto to robotę i udała się do niego, jak to czyniła często. Zastała go przy otwieraniu pakietów i przeglądaniu ich. W niektórych znalazły się rzeczy niezbyt miłe. Spytała go o to i owo, odpowiedział krótko, potem stanął przy pulpicie i zaczął pisać. Spędzili ze sobą w ten sposób godzinę, a w sercu loty czynił się coraz większy mrok. Czuła jak trudno byłoby jej odkryć mężowi to co miała na sercu, nawet gdyby był najlepiej usposobiony. Popadła przeto w przygnębienie, tym przykrzejsze, że się musiała z nim kryć i łzy połykać. Zakłopotało ją bardzo pojawienie się służącego Wertera. Podał mężowi kartkę, a Albert zwrócił się spokojnie do niej i powiedział: daj mu pistolety. Potem rzekł chłopcu: proszę pozdrowić pana i powiedzieć, że życzę mu szczęśliwej podróży. Spadło to na nią jak piorun. Zachwiała się na nogach, powstawszy z krzesła, i nie wiedziała, co się z nią dzieje. Podeszła zwolna do ściany, drżącą ręką zdjęła pistolety, otarła je skórzu i zawahała się. Byłoby to trwało długo, gdyby nie pytające spojrzenie męża, które zakończyło sprawę. Nie mogąc wyrzec słowa, wręczyła chłopcu nieszczęsną broń, a gdy wyszedł, zwinęła robotę i wróciła do swego pokoju w stanie niezmiernego niepokoju. Serce mówiło jej, co się stanie. Była gotowa rzucić się do nóg mężowi, wyznać wszystko, opowiedzieć całe wczorajsze zajście, wziąć winę na siebie i zwierzyć mu się z obaw. Po chwili uświadomiła sobie, że to nie przyda się na nic, a Albert stanowczo nie zgodzi się iść do wertera. Podano obiad i przyszła pewna znajoma, która wpadła na chwilkę i zaraz iść musiała, ale została w końcu. Jej obecność umożliwiła rozmowę przy stole. Oboje zmuszali się do mówienia, opowiadania i zapominali po trosze o tym, co się dzieje. Służący przyniósł pistolety Werterowi, który przyjął je z radością, dowiedziawszy się, że dała mu je sama Lota. Kazał sobie przynieść chleba i wina, wysłał chłopca na obiad i usiadł pisać. Przeszły przez Twoje ręce, otarłaś je skórzu, całuję je tysiące razy. Dotykałaś ich ty, ty, niebiańska istoto, pochwalasz tedy mój zamiar. Podajesz mi do rąk narzędzie, z rąk twoich wtedy pragnę przyjąć śmierć i przyjmę ją. Wypytałem dobrze służącego drżałaś, podając mu je. Nie rzekłaś słowa pożegnania. Nie rzekłaś. Biada mi. Czyżbyś zamknęła twe serce przede mną z powodu tego krótkiego momentu, który mnie złączył z tobą na wieki? Loto, tysiąc lat nie zdoła zatrzeć tego wrażenia, a czuję, że nie możesz nienawidzić tego, który taką pała ku tobie miłością. Po jedzeniu kazał służącemu dokończyć pakowania, podarł mnóstwo papierów, Wyszedł na miasto i popłacił drobne długi. Wrócił do domu, wyszedł ponownie, udał się za miasto. Mimo deszczu spacerował po chrabskim parku, ruszył dalej w okolice. O zmierzchu wrócił i siadł do pisania: Wilhelmie, po raz ostatni widziałem pola, lasy i niebo. żegnam cię. Przebacz mi, droga matko. Pociesz ją, Wilhelmie. Niech Was Bóg błogosławi. Wszystkie moje sprawy są w porządku. Bywajcie zdrowi, spotkamy się kiedyś w lepszym świecie. Źle ci się odwdzięczył, Albercie, ale mi przebacz. Zburzyłem twój spokój domowy. Obudziłem pomiędzy wami wzajemne niedowierzanie. Bądź zdrów, ja odchodzę. Bądźcie szczęśliwi przez moją śmierć. Albercie, daj szczęście temu aniołowi. Niech błogosławieństwo Boże spocznie na Tobie. Przez resztę wieczoru przeglądał papiery. Wiele z nich podarł i spalił, a zapieczętował kilka dużych pakietów i zaadresował je do Wilhelma. Były to drobne artykuły i luźne myśli, których sam dużo u niego widziałem. Około dziesiątej kazał dołożyć drew na kominek, przynieść sobie flaszkę wina, a potem odesłał spać służącego. Służący spał, jak i reszta służby domowej w odległym skrzydle. Chłopak nie rozbierając się padł na łóżko, by zaraz rano być gotowym, gdyż mu pan zapowiedział, że dyliżans zajedzie przed dom około szóstej. Po jedenastej cisza wkoło mnie głęboka, a dusza moja spokojna. Dzięki Ci składam Boże, za to, że w ostatnich tych chwilach użyczyłeś mi tyle siły. Przystępuję, ukochana moja, do okna i poprzez pędzące śpiesznie chmury dostrzegam, to te, to ową gwiazdę na niebie. Nie pospadajcie, myślę, Bóg piastuje was i mnie na swoim łonie. Dostrzegłem gwiazdy dyszlowe wielkiego wozu, który lubię najbardziej spośród wszystkich konstelacji. Gdym wychodził od Ciebie późną nocą, widniała zawsze nad mą głową. Z jakimże upojeniem wpatrywałem się w nią niekiedy. Czasem podnosiłem ręce i czyniłem ją znakiem, słupem granicznym szczęścia mego tej chwili. O, loto, wszystko mi ciebie przypomina. Wszakże ciągle otoczony jestem tobą, bowiem jak dziecko niczego niesyte, nagromadziłem wkoło siebie różne drobiazgi uświęcone twym dotknięciem. Ukochana sylweta, zapisuję ci ją w spadku i proszę, byś ją szanowała. Przywarły do niej niezliczone pocałunki moje. Niesłychaną ilość razy żegnałem ją skinieniem, wychodząc, a witałem wracając do domu. Osobną kartką proszę Ojca Twego, by zechciał zająć się mymi zwłokami. Na cmentarzu, w samym kącie od strony pola, rosną dwie lipy. Tam pragnę spoczywać. Pewny jestem, że uczyni to dla przyjaciela. Dołącz swą prośbę. Nie chcę się narzucać z sąsiedztwem pobożnym chrześcijanom, bo może by nie radzi byli nieszczęśliwemu. A może lepiej pochowajcie mnie przy drodze, lub Pośrodku bezludnej doliny, by kapłan czy Lewita żegnał się ze strachem, mijając mój kamień grobowy, albo samarytanin łzę uronił. Gotowym jest loto. Bez drżenia ujmuje w rękę ten kielich, z którego napije się śmierci i zapomnienia. Tyś mi go podała. Przeto nie waham się, spełnię go do dna. Ziszczają się w ten sposób oto wszystkie pragnienia i nadzieje mego życia. Zimny, zdrętwiały, pukam w spiżowe drzwi śmierci. O jakżem szczęśliwy, że mogę za ciebie umierać, jakżem rad, że mogę oddać się za ciebie. Umarłbym odważnie i radośnie, jeślibym ci mógł powrócić spokój i powab życia. Niestety, niewielu ludziom danym było przelać krew za swych bliskich i śmiercią swą przyjaciołom szczęśniejszego, bujniejszego życia przysporzyć. Chcę być loto pochowany w tej odzieży, którą mam na sobie. Tyś jej dotknęła i uświęciła ją. I o to prosiłem ojca Twego. Dusza moja unosi się już ponad trumną. Niech nie przeszukuje nikt moich kieszeni. Dajcie mi do grobu tę przepaskę bladoróżową, którą miałaś u piersi, kiedy cię po raz pierwszy ujrzał w otoczeniu dzieci. Dałaś mi ją na urodziny. Ucałuj serdecznie dzieciaki i opowiedz im o smutnym moim losie. Kochane istoty, widzę je wkoło siebie w tej chwili. Kiedym cię ujrzał pośród nich, od razu poznałem, że nie zdołam się oderwać od ciebie. Jakżem to wszystko poplątał, pisze bezładnie, ach, nie sądziłem, że do tego aż dojść będę musiał. Bądź spokojna. Proszę cię, bądź spokojna. Nabite. Bije północ. Już czas. Loto, Loto, bądź zdrowa. Żegnam cię. Sąsiad ujrzał błysk i posłyszał strzał, ale ponieważ potem nastał zupełny spokój, przeto przestał się zajmować tą sprawą. Rano o szóstej zjawił się służący ze światłem. Znalazł na ziemi swego pana, pistolet i kałużę krwi zaczął wołać, ruszać go, ale nie otrzymał odpowiedzi. Werter rzęził jeszcze tylko. Chłopak pobiegł po lekarza i po Alberta. Lota usłyszała brzęk dzwonka i drżenie ogarnęło ją całą. Zbudziła męża, wstali oboje, służący płacząc i jąkając się, zawiadomił ich o tym, co się stało, a Lota osunęła się zemdlona u nóg Alberta. Lekarz nadbiegł szybko, zbadał leżącego na ziemi i stwierdził, że nie ma ratunku. Puls bił jeszcze, ale całe ciało było porażone. Strzelił ponad prawym okiem, kula przeszła na wylot, a mózg wystąpił na wierzch otworem. Puszczono mu krew na ramieniu, szła obficie, a on oddychał ciągle. Znaleziono krew na oparciu krzesła, przeto wywnioskowano, że popełnił samobójstwo siedząc przy biurku, potem zaś osunął się na ziemię i konwulsyjnie okręcił się koło krzesła. Leżał twarzą, zwrócony ku oknu, na plecach, zupełnie ubrany i obuty, i miał na sobie błękitny frak i żółtą kamizelkę. W całym domu, w sąsiedztwie i mieście powstało wzburzenie. Albert zjawił się. Położono wertera na łóżku i przewiązano mu czoło. Twarz miał podobną zmarłemu i nie poruszał żadnym członkiem. Płuca rzęziły strasznie, czasem słabo, czasem głośniej. Co chwila oczekiwano końca. Wypił jedną tylko szklankę wina. Na pulpicie otwarta leżała Emilia Galotti. Nie każcież mi opowiadać o przerażeniu Alberta i o rozpaczy loty. Na smutną wieść przyjechał stary komisarz co tchu i ucałował płacząc rzewnie konającego. Niebawem nadeszli pieszo starsi synowie jego i padli na kolana przy łóżku, bolejąc niewymownie. Potem całowali mu ręce i usta, a najstarszy, którego Werter najgoręcej kochał, przywarł do jego ust, całował je aż do chwili skonu, a potem musiano go przemocą odrywać od zwłok. Zmarł o dwunastej w południe. Obecność komisarza przyczyniła się do załagodzenia całego zajścia i skutków. Koło jedenastej w nocy pochowano zmarłego w obranym przezeń miejscu. Za trumną szedł stary komisarz ze synami. Albert nie był w stanie tego uczynić. Stan Loty budził obawy o jej życie. Ponieśli go do mogiły, rękodzielnicy miejscy. Nie odprowadził ciała żaden z księży. Czytał Jan Peszek.